I sztuką jest wydaje mi się, w pewnym momencie postawić 100% na jedno. E, nie mieć tej poduszki bezpieczeństwa takiej życiowej, nazwijmy to do końca i złapać ten luz. To jest trochę już sztuka. To już nie jest takie proste. Nie? Ja, ja to też trochę przerabiam, i e, ale trzeba to mieć. Jeszcze ja kiedyś wymyślałem, że żeby być najlepszym, no to muszę wszystko najlepiej tak mieć dopracowane, taki perfekcjonizm, tak? Mm -hmm. Można być czystym, można grać do sfer, A jednocześnie być na tyle pewnym siebie i twardym mm -hmm. w, tej, w tej swojej rywalizacji, e, że wychodzi z, nie, z, z niej zwycięsko. Nie trzeba sięgać po jakieś tam próby, nie wiem, takiego chamskie, hamskiego podtapiania. Jest ciężko, tak, no bo jest wyścig na wysokim tempie, tam w głowie się dzieją różne rzeczy, naprawdę inne, niż, niż, niż na co dzień. I w momencie, kiedy wszyscy, wszyscy są zmęczeni, wszystkim jest ciężko, to nie jest tak, że o, oh, fajnie, fajnie, Ktoś widzi, że Ty jeszcze atakujesz, i Twoja mowa ciała jest taka swobodna. To nie jest tak, że to jest prawda, że Ty nie jesteś zmęczony, ty jesteś zmęczony, ale Twoja mowa ciała jest swobodna. Pokazujesz tą swoją pewność siebie i jeszcze troszeczkę przyspieszasz. Siemanko, jako że zainteresowanie Cambly było całkiem spore, wracamy do Was z kolejną promocją. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7. I teraz najważniejsze pracujecie z native speakerami. Native speakerzy to osoby mówiące od dziecka w języku angielskim. Od takich osób po prostu chłonie się angielski, uczysz się dużo szybciej i dużo sprawniej. Żeby skorzystać z promocji, dostajecie kod 40pgp. Macie 15 minut do wykorzystania w aplikacji Cambly. Jeśli wam się spodoba, dostajecie 40% zniżki na plan 3-miesięczny. Oferta na plan 3-miesięczny kończy się z końcem lutego, więc musicie się pośpieszyć. Wszystkie linki do Cambly znajdziecie w opisie tego podcastu. To tyle. Puszczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdraw. Robert Wilkowiecki, cześć. Cześć. Um, i zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Ja jestem zawodowym triatlonistą. Ścigam się aktualnie na dystansie Ironmana, e, czyli triatlon w konwencji bez draftingu. Co to znaczy bez draftingu? E, bez draftingu, czyli to jest e, ta odmiana triatlonu e, długodystansowego bardziej. Mhm. No, główną zmianą jest tutaj, oprócz dystansów, jakby formuła przebiegu wyścigu, szczególnie na rowerze, mhm. czyli jest niedozwolona jazda tak zwana w grupie, tylko musimy zachowywać ustalone odstępy pomiędzy zawodnikami podczas jazdy, oczywiście jest dozwolone wyprzedzanie w określonych tam ramach czasowych. I to jest ta główna różnica pomiędzy triatlonem w konwencji z draftingiem, bez draftingu. Ten z raftingiem się odbywa na Igrzyskach Olimpijskich, także to jest krótsze takie dynamiczne e, ściganie. E, no i treton bez raftingu, czyli popularny Ironman. Czyli w, w tym z, zwyczajnym się możecie, możecie jechać grupą, w Ironmanie musicie mieć jakieś konkretne przerwy i tylko w odpowiednich miejscach możecie się wyprzedzać? E, wszędzie można się wyprzedzać, tylko w odpowiedni sposób. Zresztą nie można jechać za długo bezpośrednio za zawodnikiem no to jest uznawane za właśnie ten drafting, czyli korzystanie z tego tunelu aerodynamicznego. Oczywiście to nie jest do końca tak, że to jest jazda indywidualna na czas, bo te grupy się zjeżdżają, tam są różne korzyści takie powiedzmy nawet, czasami nawet psychologiczne, nie, niekoniecznie wymierne, zawsze jakoś tam nawet aerodynamicznie. Natomiast to zmienia po prostu dynamikę wyścigu, to zmienia też dobór sprzętu, bo są dozwolone rowery tak zwane czasowe z lemontką, czyli można się położyć, leżeć. Jakby na kierownicy. No i to jest ta główna zmiana, natomiast triathlon z draftingiem no, jest trochę szybszą odmianą, jest troszeczkę no, przez tą regułę zmienia się dynamika w wyścigu, trochę inne elementy wyścigu mają znaczenie, mhm. bo wiadomo, że siła grupy zawsze jest trochę większa na rowerze ci, co oglądają. Kolarstwo tutaj France to zawsze wiedzą, jak dochodzi do finiszu na mecie, że ta grupa zawsze gdzieś tam yy, ma tą siłę i wchłania tych uciekinierów bardzo często. Yy, no tak samo jest tutaj w świetle na rowerze, dlatego warto wtedy yy, na takiej olimpijce popularnej wyjść wysoko z wody i na rowerze jechać z przodu i się wyścig rozgrywa na biegu. Yy, no Tutaj jest troszkę podobnie w, yy, w Ironmanie, natomiast jest to takie trochę wyrośnięte w czasie i tro, troszeczkę inaczej się trzeba do tego przygotowywać. Właśnie gdzieś wspominałeś chyba w kanale sportowym, że jakieś strategie wyprzedzania są konkretne w tym Ironmanie. Tak, oczywiście. Jakby każdy wyścig wiąże się z jakimiś tam swoimi prawami i rządzi się swoimi prawami. No i e, jest na regulamin, na ważnych zawodach jest on taki dość mocno pilnowany przez sędziów i no przede wszystkim. Tutaj trzeba mieć i to doświadczenie, i dobrze taktycznie też podchodzić do tego wyścigu. Jest to na tyle sport wytrzymałościowy, zresztą nawet ten krótszy triathlon też jest sportem wytrzymałościowym tak naprawdę, więc tutaj kwestia zachowywania energii na końcówkę wyścigu jest bardzo istotna, więc trzeba wiedzieć, co gdzie, kiedy i jak zrobić. No tak jak nawet Formuła 1 też nie zawsze się da wyprzedzić, też trzeba to umieć zrobić dobrze, czy w jakimkolwiek innym sporcie. Nawet nawet to widać na, na bieżni, na biegach średnio długodystansowych, nawet tych krótszych, mhm. jak 800 metrów, że też jest tam taktyka. Też trzeba tą energię wykorzystać w odpowiednim momencie. No, i chyba to jest dość, dość normalne, że na Ironmanie tę energię trzeba zachować, no bo yy, trzeba mieć jej dużo na cały dystans. Mhm. Tobie, tobie to zajmuje poniżej 8 godzin zrobienie całego Ironmana, tak? W zależności gdzie się ścigamy, yy, co się dzieje też na wyścigu, jaka jest pogoda, mhm. co się dzieje yy, jeśli chodzi o rywalizację w danym momencie, bo to nie jest tak, że wyścig się odbywa po prostu od startu do mety równo, mocno. Mhm. Tylko, no właśnie, są te rozwiązania taktyczne. Ktoś akurat sobie zaplanuje oderwać się na początku. Ktoś może chcieć zrobić jakąś tam robotę w środku, na końcu. Więc trzeba na to reagować i czasami wyścig jest bardzo szybki, bardzo ciężki, a czasami jest bardzo szarpany. Szarpany? Czyli to tempo jest dość zmienne. Zawodnicy próbują się oderwać, nie mogą. Kolejny i tak w kółko jest taki interwał. To już właśnie widać mniej więcej na wyścigach kolarskich, czy nawet jak Kenijczycy czasami rozgrywają biegi na 10 kilometrów, chociażby na stadionie. Tak też tam widać, że jest kilometr nagle zrywu. Ktoś się odpadnie z chwila przestoju, znowu. I ten wynik czasowy na mecie nie jest wtedy szybki. Natomiast jest to ciężki wyścig. No, jakby zawsze wiadomo, że dużo dzieje, dużo tak, dzieje dużo się podczas tam, samego wyścigu. Tak, 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 tak. To jest taki cały czas interwał. Nie? Także e, oczywiście równe mocne tempo jest najlepsze, jeśli chodzi o dobry wynik czasowy. Natomiast nie zawsze można sobie na to pozwolić, bo w sporcie, jak jest taka bezpośrednia rywalizacja, chodzi o jednak e, zwycięstwo. Mm -hmm. um, ja chyba nie do końca rozumiem, na czym polega to wyprzedzanie w takim razie w Ironmanie. E, no może tak, pytam się, pytam się konkretnie o rower. Bo tam, bo konkretnie. No mm -hmm. to e, tak, jedzie grupka powiedzmy czterech zawodników. E, i trzeba trzymać dystans, na Ironmanie to jest 12 metrów, na niektórych zawodach już 20 metrów. Potrafisz to policzyć, czy, czy na oko robisz? To, robisz? E, to jest mniej więcej na oko. Ocenia to też e, sędzia jadący, jadący na motorze, też mniej więcej na oko. E, czasami jest tak, że jest droga i są albo pachołki rozstawione, a na przykład na Hawajach jest tak, że e, są takie światełka jakby w, w drodze, nie wiem jak to tam się nazywa. I one są akurat co 12 metrów. I no, widać wtedy ten odstęp tak dość wyraźnie, e, szczególnie z jakiejś tam kamery, czy tam z helikoptera. E, no i od tylnego koła do przedniego koła naszego musi to być te 12 metrów. I jeśli chcemy wyprzeć zawodnika, to musimy odbić do lewej, e, na tyle na ile jest to miejsce, najlepiej żeby to było 2 metry. Przyspieszyć, mamy na cały manewr 25 do 30 sekund, w zależności też od zawodów, to 30 to ma się 25 sekund. I to też liczysz sobie? E, Przecież co, nie liczymy tego dokładnie, natomiast no wtedy widać, że to musi być dynamiczne, że to nie, nie może być tak, że jadę, 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 podjeżdżam do zawodnika, łapię ten jego tunel, w, w, wyprzedzam go na spokojnie i w momencie, kiedy nasze koło przednie już wyprzedzi jego koło przednie, no to jest manewr zakończony i ten zawodnik, który jest wyprzedzony, on też musi w miarę szybko, oczywiście nie musi zahamować, ale wyraźnie odpuścić tak, żeby nas wpuścić przed siebie no i on wtedy musi zachować ten dystans, dystans 12 metrów od nas. I to jest tak, że ten manewr musi być zachowany dość szybko. I teraz jeszcze jest taka dość trudna sprawa, bo jedzie, jeśli jedzie grupa czterech zawodników i przykładowo jesteśmy na czwartym miejscu mm -hmm. i chcemy wyprzedzić zawodnika, który jest na trzecim miejscu, ale on jedzie w przepisowym odstępie do zawodnika drugiego i drugi do pierwszego, to nie możemy wjechać w tą dziurę pomiędzy nimi i wymusić zrobienie 12 metrów na tym zawodniku, który, którego wyprzedzamy, tylko musimy wyprzedzić całą grupę. No i to już naprawdę zmienia taktycznie cały cały rozkład. No bo... Czas ten sam? 30 sekund? Na jednego zawodnika. Na jednego zawodnika. Czyli załóżmy na to, że często gęsto jest to tak na zawodach wysokiej rangi, że zjeżdża się grupa 15-20 osób, że zjeżdża się, tak? Czyli jedzie w przepisowych... Oni I to specjalnie tacy... robią? No nie specjalnie. To jest taki równy poziom powiedzmy, nie? I to jest właśnie... No, trzeba być fanem. Trzeba wiedzieć kiedy, trzeba wiedzieć gdzie zrobić to dobrze. Bo przykładowo, jak wieje wiatr czołowy... E, I chcemy wyprzedzić całą grupę, która jedzie bardzo szybko. E, przykładowo jest akurat tempo, gdzie jedziemy 45 na godzinę. To, żeby wyprzedzić w, w miarę żywawym tempie z ostatniego miejsca i wtedy nie można wjechać, jak jest przepisował ostatni, nie można wjechać gdzieś w połowę. Tylko, tylko trzeba wyprzedzić wszystkich naraz. Na to jest strasznie ciężki interwał, kiedy no jest to zmęczenie i trzeba zachowywać energię i tak dalej. Także to nie są takie dość e, oczywiste i proste sprawy czasami na wyścigu, dlatego trzeba na to reagować. A wiadomo, że jak się jedzie z tyłu grupy to z przodu może się tam coś, coś, coś zadziać, ktoś odjechać, czyli zrobić odstęp i, i, i pojechać na solo. W momencie, i... kiedy ty już zaczniesz wyprzedzać. Tak, 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 że trzeba na to wszystko reagować i, i... I rzeczywiście bardzo skupiono na tym wyścigu. Mm, to ja bym, mi się wydaje, że w takim razie jechanie w grupie jest, y... można benefitować z tego, no bo jeśli idziesz w grupie 12 osób, no to każdy będzie się bał wyprzedzać 12 rowerów. Tak, yy, i te 12 metrów o... To też jednak troszeczkę daje. Mm -hmm. Jednak e, nawet aeronomicznie jest jakiś tam zysk, może nie duży, ale no, przy wysokim tempie rywalizacji, przy wysokim poziomie przede wszystkim, każdy zysk tam, na pół procenta to jest bardzo dużo. Ty to czujesz, jak jedziesz jakimś rowerem, że że jest tam jakiś tunel się tworzy i możesz e, z tego korzystać? E, jak blisko podjeżdżasz, to rzeczywiście czuć. Spróbujesz tak, każdego, kto jeździ e, bardziej lub mniej profesjonalnie na rowerze. E, to powiedzą od razu, że to jak się jedzie na kolana, rzeczywiście jak się jedzie bardzo blisko na kole komuś, mm -hmm. jak to jedzie się w grupie w peletonie, to praktycznie jedzie się za darmo. Tak jak ja robiłem czasami manewry, jakbym młodszy. <głosy> <głosy> Nikt tego teraz nie słucha, że jak się spieszyłem, pamiętam, że wtedy amatorsko sobie jeździłem na rowerze mm -hmm. i się dalej zapuściłem, się spieszyłem do pracy z powrotem, żeby wrócić do Wrocławia. To pewnie była taka droga z sobudki i często jeździły tam jakieś ciężarówki. No, to jak widziałem, że mam mało czasu, to muszę szybko przejechać. Czasami ja robiłem tak, że po prostu się łapałem za jakąś ciężarówkę, czyli Eee, starałem się jechać bardzo blisko. Przyspieszałem tak, żeby siedzieli praktycznie na zderzaku. No i po prostu to ten pęd wtedy tak wciąga, że można jechać 70 na godzinę i praktycznie nie pedałować, Tak się po prostu zasysa tam. Nie ta 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 jest taka... to bezpieczne, nie polecam akurat, ale, ale szybko można jechać. No tego bym się bał. Jak ta ciężarówka nagle zahamuje, to może być delikatny kłopot. Nie? No, zdarza się tak. Ale jak tak się delikatnie odbijesz od zderzaka, jak nie jest to hamowanie takie awaryjne, to, to się nic nie staje. Nie, miałeś taką sytuację? Delikatnie tam. Parę zeżaków no, musi być jakiś takich, guma zostawiona, taki czarny ślad sobie zostaje. <laughs> Myślisz, że gdybym ja jechał na rowerze, przyjmując, że ja mam zerowe doświadczenie w wyścigach, to byłbym w stanie to poczuć, czy to raczej, chociaż na ciężarówką pewnie byłbym w stanie poczuć? Byłbym w stanie poczuć, myślę, że jakby to nie jest jakaś też kunszt, natomiast trzeba mieć trochę bycia z rowerem, żeby rzeczywiście to zrobić, nie? Mm -hmm. Bo jest jakaś taka sekuracja na początku, żeby jechać, Blisko w koło, w koło, I, i wtedy warto jechać za kimś, kto po prostu też wie, co robi z przodu, czyli nie zrobi nam żadnego, żadnego takiego manewru niespodziew niespodziewanego, mm -hmm. tak zwanej rybki. Jak to wpływa psychicznie na ciebie? Jak jedziesz sobie, wydaje mi się, że wyprzedzanie powinno cię zajmować psychologicznie, czyli zajmować cię jakby głowę. Więc w momencie, kiedy jedziesz w takiej grupie i cały czas się zastanawiasz, czy kogoś wyprzedzić, czy kogoś wyprzedzić, czy teraz, czy jeszcze odczekać chwilę, to jesteś na stop zajęty, więc chyba jest to wtedy, nie jest takie ciężkie samojechanie, co? A jak jedziesz samemu po trasie, to pewnie się trochę męczysz, odczuwasz wtedy bardziej mięśnie, czujesz zmęczenie i tak dalej. Niekoniecznie. Oczywiście to jest wszystko razem wzięte. Yy. Wysiłek fizyczny jest tutaj bardzo duży. Mhm. E, czasami bardzo duży, czasami trochę mniejszy, tak, ale rzeczywiście poziom skupienia no, jest dość spory na takim wyścigu. E, dlatego no nie powiem, że to jest łatwiejsze w momencie, kiedy myślisz o czymś innym, bo tak naprawdę to nie jest e, dobre, uważam, e, kiedy jedziesz i po prostu wiesz, że myślisz, że rzeczywiście. Analizujesz i starasz się mieć taką kontrolę, żeby organizm funkcjonował na najwyższych obrotach, żeby też no, głowa funkcjonowała na najwyższych obrotach. To musi być w pewnym sensie automatyzm. Tak? To jest tak, że to się dzieje jakby automatycznie. Ta analiza to nie jest takie wymuszone, nie jest kontrolowane, po prostu to puszczasz i to, co masz. Wyuczone, wytrenowane, to wtedy aplikujesz i dzieje się tak trochę intuicyjnie. Czyli tam zachodzą bardzo szybko takie procesy. Mm -hmm. e, no, ale tak samo jak, nie wiem, no, znowu wrócę do jakiegoś tam F1. E, jak jedziesz szybko samochodem, nie wiem, ja nigdy nie jeżdżę, żadnych mandatów, to. E, to jak będziesz jechał przed zakrętem tak, i będziesz analizował i myślał, skupiał się na tym, o, czy to już jest 50 metrów, czy, czy zahamować, dohamować, czy to zrobić teraz, to ten czas reakcji swój będzie po prostu zawolny. W przypadku F1 tak, tylko że wy jak bardzo długi czas. I, tak. w, I w momencie, kiedy jedziesz tak długi czas, to jakieś myśli muszą się pojawiać w głowie. jest bardzo dużo, oczywiście. Mm. Tak, tylko e, oczywiście wejście w stan takiego pełne, pełnego skupienia to nie jest stan wyłączenia myśli. To jest stan, gdzie te myśli po prostu są na tyle swobodnie, przepływają, i yy, nie, nie wpada za dużo takiego czegoś, co nie jest akurat w tym momencie potrzebne. To jest taki naturalny, proces, zoptymalizowany proces, który zachodzi. Yy, naturalny, yy, ale też yy, nie do końca właśnie świadomy. Yy, Czyli to nie jest tak, że musisz się kontrolować tak. i mówić sobie, nie myśl o tym, nie myśl o tym, nie jestem zmęczony, albo myśleć odwrotnie, że czuję się świetnie. Tylko po prostu w pewnym sensie twój mózg sam działa na takich obrotach, że nie wpadają ci żadne takie negatywne, przeszkadzające myśli. I jeśli wpadają, to też wiesz, co z nimi zrobić wtedy. Tak? To też nie jest tak, że na siłę starasz się je wyrzucić, nie, nie, teraz nie. E, ogólne, ogólnie takie dawanie sobie sygnałów typu nie myśl, nie martw się, no to jest troszeczkę zły kierunek ogólnie. Raczej warto skupić się na, nie wiem, jak jest ciężki moment, boli, to wtedy sprowadzić myśli na oddech. Skupić się eee, na czymś innym. Skupić się na tym, co jest potrzebne, to jest ważne, tak? Czyli na nie skupić się na tym, tak. żeby nie myśleć o czymś, tylko przełożyć swoje, swoją uwagę na to, co jest tak. ważne. Na to, co jest aktualnie potrzebne, ważne i co wiesz, że może Ci pomóc, tak? Eee, nie wiem, ostatnio oglądałem nawet dokument o e e ludzie Kipczogę. I tam był fajny moment, jak mówili, że no widać, że Kipchoge jest już zmęczony, bo zaczyna się uśmiechać. No i to właśnie jego sposób na radzenie sobie z tym. Czyli widać, że to nie jest tak, że walka z bólem polega na, znaczy pewnie niektórzy tak robią, tak, ale jakby to, czego ja doświadczyłem i to, co mi pomogło akurat mi osobiście, to w momencie, kiedy jest ciężko, kiedy boli i próbowanie Dasz radę wytrzyma jeszcze nie wiem, że czym bardziej boli, tym lepiej. Takie, nie wiem, drastyczne, takie e, wręcz heroiczne. E, ludzie, ludzie też mówią czasami, że do następnego latarni, do następnego czegoś. Tak, to jest, to jest właśnie lepsze. Tak? Mhm. To nie jest tak, że bardzo boli, to Aj zaciśnij zęby, to się jeszcze wtedy bardziej napinać. Jeszcze gorzej wykorzystujesz tę energię, bo to jest tak, jakbyś e, czuł zagrożenie i chciał. Nie wiem, przed nim uciec, to jest taki włącza się mechanizm, jakby obronny, Walki. Taka, takie napięcie. E, a chcesz oszczędzać tą energię, chcesz to napięcie wyeliminować. Więc musisz nauczyć się w jakiś sposób to niwelować, ale troszeczkę w taki właśnie delikatny sposób. Taki, takie lekkie negocjacje, takie właśnie uspokajanie siebie bardziej. Często często działa. Oczywiście w danym momencie to różnie może być, bo może być taki moment, że są zawody, które nie wiem, są troszkę mniejsze rangą. Mhm. Jest moment takiego troszeczkę, nie wiem, nazwijmy to podmulenia na wyścigu, gdzie to pobudzenie spada, jest trochę na za niskim poziomie. I wtedy trzeba znaleźć sposób, żeby się pobudzić. także Jak się pobudzasz? Wiesz co, to też właśnie wracam do tego skupienia. E, też staram się, w danym momencie mam powiedzmy, jakieś zadania założone na jakiś tam etap wyścigu i staram się z powrotem na tym skupić. E, Zagrzać się do walki właśnie w, tej, w ten sposób. To jest niesamowite, że mówisz, że na Iron Manie zachodzą momenty zamurzone. <noise> Ale rozumiem, że to jest po prostu Ale jest, porównanie pomiędzy innymi. No bo etapami. często jest start wcześniej rano, 6.30. <grym> <grym> Jak to nie być zamulony, nie? <grym> jest wtedy budzik 3.30 rano, i ty musisz iść na ten start, być gotowy. I śmieszne jest to, że w Ironmanie i ogólnie zawodach w triatlonie, start pierwsze 100-200 metrów, jest pełny ogień, naprawdę, jest bardzo szybko. Czyli nie ma czegoś takiego, że od razu myślicie o oszczędzaniu energii, tylko od razu chcecie... Nie, to jest energii? rozwiązanie taktyczne akurat na pływaniu. Mhm. Zazwyczaj jest dość, no mówię, na, wysokich, na wysokim poziomie, na tych ważnych imprezach poziom jest naprawdę wyrównany i wysoki. No i na pływaniu ważne jest to, żeby zająć dobrą pozycję, szczególnie do pierwszej boi skrętnej na pływaniu. Mhm. Bo to później robi się takie wąskie gardło, jak jest jakaś boja skrętna na pływaniu. Ja nie wiem, co to jest boja skrętna. Jak jest tam jakaś trasa pływacka, i te bojki wyznaczają tą trasę i w pewnym momencie pewnie musi gdzieś skręcić. Mhm. No i jak jedzie, idzie cała ława, szeroko płyną zawodnicy, to w pewnym momencie jest nie wiem, zakręt w prawo. No to każdy chce pojechać optymalnym torem, nie nadrabiać tych metrów, tak? No i się... Każdy chce jak najbliżej tej bojki tak, przepłynąć. Tak. I wtedy jest. Wąskie gardło zaczyna się tak zwana pralka, czyli przepychanka w wodzie. Jak tak. wygląda przepychanka w wodzie? O tym nigdy nie słyszałem. E, no, jest trochę bitki. <grym, <grym, takie trochę... Są jakieś techniki, tak, jakieś są... łokcie, w żebra? Tak, treningi, treningi, bokserskie tutaj pomagają. No, wiadomo, że tam sędzia pilnuje, żeby nie było za dużo tego, natomiast... No... Piłce nożnej też to próbują, ale jednak tam jak w nagłówkę ludzie skaczą, to... No, jest, trochę dzieje się takie rzeczy, e, a szczególnie na dystansie olimpijskim, gdzie to pływanie jest jeszcze ważniejsze i ten dystans krótszy i no, stawka nie zdąży się rozciągnąć na tyle mocno, żeby, żeby ta, ten element tej pralki wyeliminować? Element pralki to jest no. fajne określenie. Czy to jest tak samo jak w piłce, że w sensie, że nie, żebym był jakimś znawcą piłki, ale tak mi się wydaje, że nie wszyscy zawodnicy sobie pozwalają na takie rzeczy, że niektórzy mają taką powiedzmy, że są czyści i nie będą robili jakichś takich brudnych rzeczy, jak na przykład uderzenie, albo właśnie takie nieczyste zagrania. A, I czy to jest tak, że wszyscy to robią, czy raczej. Czy raczej niektórzy sobie odpuszczają i starają się płynąć czysto? Jasne, jasne. To zawodnicy są różni tak? I, i zawsze tak będzie, że ktoś będzie próbował swoje siły w inny sposób wykorzystać. Oczywiście nie trzeba być strasznie agresywnym, żeby wykonywać to dobrze. Trzeba też w tej wodzie umieć się ustawić, w odpowiednim momencie przyspieszyć, w odpowiednim momencie po prostu popłynąć tam, gdzie trzeba. Natomiast, jak jesteś zbyt, nazwijmy to, kulturalny <grych> e, i w pewnym momencie delikatnie odpuścisz, no to też nie jest dobre rozwiązanie. Nie? Można, można być czystym, można grać dość fair, a jednocześnie być na tyle pewnym siebie i twardym mhm. w, tym, w tej swojej rywalizacji, e, że wychodzi z, nie, z, z niej zwycięsko. Nie trzeba sięgać po jakieś tam próby, nie wiem. Takiego chamskie, hamskiego podtapiania, czy coś takiego? Tylko można być naprawdę twardym, ale jednocześnie naprawdę czysto gra, grającym tym wszystkim. Ludzie, ludzie się tam podtapiają? No zdarza się, zdarza się. Czasami nie umy się nawet, bo w wodzie tego nie widzisz wszystkiego. Wkładasz rękę i jest po prostu na wszędzie tak i jest inny zawodnik nagle pod Twoją ręką, no i co robisz? A nie da się tego jakoś szybciej przepłynąć pod spodem, pod nimi wszystkimi? Robią tak niektórzy? No, widziałem parę ryb akurat, nie? na Hawajach rakiny pływały. <laughs> Także <laughs> tak, ci, co byli z tyłu, to nie walczyli nawet już ten tylko o życie, nie? Nie no, oczywiście, że no, są różne sposoby, natomiast no. Ee pod wodą nie spotkałem się, żeby jeszcze tak przepłynąć szybciej, no chyba nie, chyba nie, ma, chyba nie ma jak, no bo jednak tlenu ci też braknie. Myślę, mm -hmm. że to musiałbyś I... zrobić jakiś super szybki ruch i mieć tak. dobre, dobre miejsce wyjścia. No nie tak, a nie, nie masz, bo ta stawka jest na tyle też duża, że, że, że nie wyjdziesz w dobrym miejscu pewnie. Hmm. I często są pianki, a w piance ciężko się nurkuje. No tak, one ja on ma wyporność. Na... Co, co ci się najdziwniejszego stało podczas tej pralki? Ktoś cię uderzał, podtapiał? Ty? Tak, no zdarzało mi się parę razy. Że mnie gdzieś tam podtopił. E, pamiętam na swoich jakichś tam pierwszych zawodach z początku kariery, to e, gdzieś przypadkowo chyba dostałem też w nos, tak, że mi gdzieś tam okularki pękły. Zdarza się to tak solidnie, sobie, że te no, okularki są z takiego grubego plastiku. Tak, nie? tak, ale ten nosek gdzieś tam po prostu e, gdzieś poszedł. A no zdarzają się takie rzeczy jak rozpięcie pianki, czasami umyślne, czasami nieumyślne. Więc no, takie tego typu rzeczy gdzieś tam się zdarzają. Natomiast, no mówię, nie, nie sądzę, żeby większość zawodników robiła to e, tak stricte umyślnie. Czasami dzieje się to po prostu tak przypadkowo. Natomiast każdy walczy, nie? Każdy gdzieś tam stara się, e, no jednak myśleć o sobie e, w tej rywalizacji, no i, no i nie można odpuszczać tak. Minie przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Hmm, wiesz, który zawodnik Cię uderzył ewentualnie, czy nie, nie widzisz? Czasami, Nawet... czasami widać, nie? Natomiast nigdy jakoś tam się tym szczególnie nie, yy, nie przejmuję. No ja też yy, no mówię, to nie, jest, nie, nie, nie są sztuki walki na pewno, tak? No, ale na, na pewno trzeba o, o tą pozycję gdzieś tam powalczyć, nie? Który element tego Ironmana jest dla Ciebie najtrudniejsze Pływanie, rower czy bieganie? No zależy się właśnie, co się dzieje. Pływanie, czy Byłem pływakiem przez yy, 10 lat. Mówiłeś, Ta, że popływałeś z foką. Tak, popływałem z foką. <laughs> z foką, czyli Bartłomiej Jankubkowskim, jak ktoś nie kojarzy, do który, który był już u mnie tak, w podcaście. Tak, także trochę napływaliśmy wspólnie tych kilometrów, yy, więc teoretycznie najłatwiej mi było Przestawić się na w triatlonie, na tę dyscyplinę, to jest oczywiście też trochę co innego, bo pływanie w triatlonie, pływanie na wodach otwartych to też jest co innego. Nie to samo, co na basenie, ja jeszcze byłem grzbietistą, to też i na fizologię wysiłku, i zupełnie co innego. Natomiast, oczywiście, jest to woda, więc dość łatwo mi było ten element wypracować. Zaskakująco szybko, chyba poradziłem sobie z że nie w stu sobie poradziłem, bo wiadomo, cały czas staram się rozwijać. Natomiast dość szybko wszedłem na niezły poziom biegowy. Troszkę zaskakująco, nie spodziewałem się tego. Eee... Wcześniej, czyli wcześniej byłeś tylko pływakiem i nie za tak, tak, bardzo biegałeś, tak, i... tak, tak. Mój tata hmm. był kolarzem. Eee, troszkę wcześniej jeździłem na rowerze amatorsko, Zresztą bardzo lubiłem też kolarstwo oglądać. Eee, przed triatonem. Przez... Troszeczkę jeździłem na rowerze tak amatorsko, ale to zupełnie amatorsko. Za ciężarówkami. Za ciężarówkami, dokładnie. E, więc jak wiadomo, no nie męczyłem się, tylko jeździłem szybko. To każdy by tak chciał. E, także także myślałem, że na rowerze troszkę szybciej złapię, natomiast to bieganie mi tak jakoś weszło, szczególnie na długich dystansach, bo nie jestem jakimś też mega szybkim jeszcze zawodnikiem. E, natomiast e, dobrze mi idzie te bieganie na dłuższym dystansie w triatlonie akurat, bo też mam dobre przełożenie, bo bieganie w triatlonie, a bieganie samo, to też są trochę dwie inne rzeczy. Tak? Czemu? Mm, no jednak wyścig biegowy w triatlonie zaczyna się już też na zmęczeniu. Troszeczkę inne jednak fizjologiczne procesy, minimalnie inne, ale zachodzą trochę inna biomechanika jednak, no bo schodzi się z roweru Mięśnie są zmęczone, nogi mody. zajechane. Tak. Nad tym się zastanawiałem, że to musi być dziwne. Schodzisz z tego roweru, te nogi po prostu aż pulsują. Tak, jest, jest trochę inaczej. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. No i też jednak znowu zaczynamy na zmęczeniu, już nie mając zbyt dużo glikogenu, czyli te zapasy energetyczne są już uszczuplone. No i są zawodnicy, którzy biegają bardzo szybko na sucho, czyli ich, nie wiem, życiówki stricte biegowe są bardzo dobre. Na, su na, na sucho, czyli nie czyli, podczas wyścigu? Tak, nie podczas wyścigu, tylko na treningach czy na jakichś tam startach, nawet biegowych, kontrolnych, nazwijmy to. Potrafią kręcić mega czasy. Natomiast po rowerze w Triathlonie biegają znacznie wolniej, a są zawodnicy tacy, którzy. Ja mam bliżej, właśnie do nich. Czyli czy bym pobiegł na sucho, czy po rowerze, to te różnice. Nie są aż tak dużo na korzyść tego wypoczętego wysiłku. Nazwijmy to, nie? Więc mhm. to jest dość pożądana cecha, oczywiście, tak, dla triatlonistów. Jak Wy przyjeżdżacie na jakiś event, ile jesteście wcześniej na, na miejscu? No to zależy, gdzie jedziemy. Mhm. A tak plus minus, to, to kompletnie zależy? Czy czasami jesteście dwa tygodnie, czasami trzy dni? Czy... Tak, tak, tak. Czasami, czasami tak jest. Tak? Czasami nawet trzy tygodnie, czasami czasami wystarczy być dosłownie dwa, trzy dni wcześniej, tak. Zależy, gdzie to jest. Dużo zależy od klimatu, od strefy czasowej, tego typu rzeczy. Pytam dlatego, bo ja jeździłem na rolkach bo kiedyś i byliśmy albo dzień wcześniej, albo w te, tego samego dnia, ale to, co się działo przed zawodami zawsze, to miałem wrażenie, że było takie pokazywanie swoich umiejętności, czyli że zawodnicy. Bo na rolkach, jak jeździsz, jeździsz na zawodach, to musisz jechać przejazd i robić sztuczki po kolei. Czyli musisz robić troszeczkę słabsze, po to, żeby ci na pewno wyszły, żebyś mógł zrobić kolejną, kolejną i kolejną. A jak jeździsz przed zawodami, to możesz robić sztuczki najlepsze, jakie potrafisz. I mam wrażenie, że ludzie na początku przed zawodami właśnie robili takie najlepsze sztuczki, żeby troszeczkę się pokazać, żeby przestraszać innych zawodników. I tak byłeś na tych zawodach i mówisz, kurwa, jak oni dobrze jeżdżą, Wiesz, jak ja mam sobie tutaj poradzić. Tylko że później, jak zaczynają się zawody, no to to już ten poziom drastycznie spadał. I zastanawiałem się, czy u Was było podobnie, że było właśnie takie pokazywanie swoich umiejętności, a później wszystko się i tak okazuje w wyścigu już. Nie no, jest tak, wszędzie jest tak, tak jest jakaś tam rozgrywka mentalna. E, u nas jest tak, że ten sport jest mocno taki też nawet e, cyferkowy, bym powiedział. Jest to dość proste, bo e, teraz technologia pozwala na śledzenie tak naprawdę każdego treningu, e, tempa, tętna, no wszystkiego praktycznie już, mm. W bardzo prosty sposób jakimś zegarkiem, licznikiem. Są platformy, są aplikacje, gdzie można gdzieś tam to zgrywać, pokazywać. Gdzie I tak ludzie, dalej, wsta tak. gdzie ludzie wstawiają, w jakiej formie są? Dokładnie. Niektórzy, <laughs> jest to taka aplikacja Strava. To niektórzy, na wiem, że tak e, bardzo mocno są w to wkręceni. Są nawet jakieś tam segmenty porobione na normalnych drogach, e, i można się ścigać o jak najlepszy czas tego odcinka. I tam są w ogóle ludzie, którzy się specjalizują w tym zbieraniu tych takich tzw. komów, czyli, czyli jeżeniu tych wyznaczonych tam GPS-em odcinków na, na drodze Jak najszybciej. rowerem, tak, i, 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 i zbierania tych rekordów tej traski, nie? E... I później to wstawiają na social media, ty masz, odpalasz Instagrama i, i widzisz to. Widzisz tak, to? takie coś to widać, także ta rozgrywka może się dziać w zasadzie przez cały rok, bo tam niektórzy zawodnicy, wiadomo, rzucą na social media też swój trening, jaki zrobili, co tam się nie działo, jak oni to szybko biegli i tak dalej, natomiast... No mówię, no trzeba mieć do tego dystans, tak, że każdy ma jakiś tam swój sposób, ale to jest jest to jakaś taktyka, tak, no bo jednak w sporcie no ostatecznie ta głowa jest bardzo ważna, ten podejście mentalne, no i pewność siebie jest tutaj też kluczowa, tak, no, jednak poziom pewności siebie, jaki masz przed i na wyścigu, no będzie decydował też o tym, jak dobrze będziesz wykorzystywał swoje zasoby, to co wytrenowałeś, to Czego się nauczyłeś. Mm -hmm. Mm -hmm. I jeśli nie będziesz pewny co do swoich umiejętności, ja nie chcę, żeby to też tak brzmiało zbyt arogancko, tak? Bo to nie Ale chodzi ty o to. Nie powinieneś że... być troszeczkę arogancki, moim zdaniem, jako taki, tego typu sportowiec. To... Pewnie tak trochę jest, na pewno to trzeba być w pewnym momencie na pewno trochę. Egoistą. Tak jak Kobe, Michael Jordan, oni byli turbo aroganccy. Tak, może tak. Natomiast y... często gęsto jest taka pewnie cienka granica pomiędzy arogancją a po prostu byciem pewnym siebie. Bo byciem pewnym swoich umiejętności nie oznacza jednocześnie i na pewno bycia najlepszym, tak? Ja nie muszę być pewny, że jestem lepszy od ciebie. Mhm. Tylko jestem pewny tego, co zrobiłem. Jestem pewny, że będę w stanie to wykorzystać optymalnie. I dodatkowo jestem pewny, że jeśli to zrobię, to wiem, że ten wynik będzie dobry. Natomiast poczucie się lepszym od kogoś. W jakiejkolwiek tam sferze, no to nie do końca jest to, o co nam tutaj chodzi. To tak? tu chodzi o bycie pewnych pewnym właśnie tych swoich zasobów umiejętności. No i ale dochodzi do tego jeszcze takie coś takie rywalizacyjnego. Tak. Że patrzysz sobie na kogoś i mówię, że bym najebał". to mówię na Tak to, trochę tego, jest. Tego, nie? Tego tak jest trochę jest. Myśl. Tylko, że właśnie i teraz dobra pewność siebie. Powinna być taka, że ciężko ją zburzyć przez jakikolwiek czynnik, a szczególnie czynnik rywalizacji, czynnik zewnętrzny, czynnik innego zawodnika. Mhm. Jak się masz tą pewność siebie, to patrzysz na kogokolwiek innego i ja wiem, że jestem pewny tego, co ja mam zrobić. tak? Natomiast do, dodatkowo, jakby podbijająco na tą pewność siebie, może wpływać to, że troszeczkę uszczupiłeś pewność siebie kogoś innego. Tak, no niestety, ale tak jest. Eee, no to też jest zabawa, jest. Troszkę jest tego zabawa, tak. I Natomiast to też jest element taki, że jak ja jestem bardzo pewny siebie. Na przykład, nie wiem, e, Robert Korzeniowski. On tłumaczył, jak przyjął taktykę, na którymś chyba wyścigu olimpijskim. I on już sobie w ogóle nagrał trasę, przeanalizował ją, on sobie ją puszczał przez rok, cały czas, wyobrażał sobie, jak tam idzie. I on przyjął taką taktykę, że będzie w tych trudnych momentach atakował. I to nie będzie dla niego dobre też do końca, też, no bo też będzie wykorzystywał swoją energię. Ale inni zawodnicy będą wiedzieli, że w tak. tych momentach atakuje. I to jest tak, że w momencie, kiedy jest ciężko, tak? No bo jest wyścig na wysokim tempie, tam w głowie się dzieją różne rzeczy, naprawdę inne niż, niż, niż na co dzień. I w momencie, kiedy. Wszyscy, wszyscy są zmęczeni, wszystkim jest ciężko. To nie jest tak, że, o, oh, fajnie, fajnie. Ktoś widzi, że ty jeszcze atakujesz i twoja mowa ciała jest taka swobodna. To nie jest tak, że to jest prawda, że ty nie jesteś zmęczony. Ty jesteś zmęczony, ale twoja mowa ciała jest swobodna. Pokazujesz tą swoją pewność siebie i jeszcze troszeczkę przyspieszasz, dajesz tego takiego ataku, to, to wpływa destrukcyjnie na kogoś, mówiąc: kurczę, jestem zmęczony, a on jeszcze przyspiesza. Nie, no jest lepszy. I to cię jeszcze dodatkowo wybija, dlatego, tak. bo, bo zniszczyłeś tak. tego drugiego gościa. I to nie jest też tak, że to ty e, atakując, Jesteś w stanie to zrobić, utrzymać to tempo? Nie, za chwilę możesz w zasadzie wrócić do swojego tempa. No to, no, natomiast złamałeś tego przeciwnika, on stracił pewność siebie i tak naprawdę przez to on już nie będzie nawet w stanie wykonać swojego optymalnego wyścigu. Bo już jest troszeczkę podłamany. Bo już jest, tak, i on wykona swoje 98%. Czyli załóżmy, że ty jesteś przygotowany na, nie wiem, przykładowo, taki dam bardzo ogólny. Yy, jesteś przygotowany na maraton 2, nie wiem, 2 godziny 30 minut. E, I ty robisz wszystko, żeby troszeczkę zbić pewność siebie zawodnika, który jest przygotowany teoretycznie fizycznie na 2,29. Mm -hmm. tak? I jeśli ty w dobrych momentach dobrze to wykorzystasz i rzeczywiście uda ci się zbić trochę jego pewność siebie, trochę się też zmęczysz i ty pobiegniesz 2,30, 30. 30. Mm -hmm. Ale on pobiegnie 2,31 przez to, że się nie wykorzystał swojego potencjału, nie? I właśnie chodzi o to, żeby umieć utrzymać tą pewność siebie na wyścigu, niezależnie od tego, co się dzieje. A to jest sztuka. Mm. I tego też staram się uczyć i to nie jest tak, że masz zrobione raz i jest też, nie? Trzeba cały czas to podtrzymywać i pielęgnować. Tak. Masz to takie. Masz... Wszędzie, w każdych z zawodach, skokach narciarskich tak samo. Przecież to jest, o to chodzi. Masz swoje w takim razie jakieś taktyki na albo wyprzedzanie właśnie, albo zbijanie pewności siebie innych zawodników? O ile chcesz o nich mówić tutaj. Wiesz co, to nawet nie jest taka taktyka bardzo... W jakby oczywiście zastanawiam się nad tym, mam to ułożone w głowie, natomiast y, nie możesz zaplanować sobie wszystkiego A do, do Z i tylko jak realizować, musisz być elastyczny, no bo nie wiesz, co się będzie działo, tak? No, sport jest na tyle piękny, że ma, że są tacy wspaniali, ale to tak jak y, tak gracze tak. giełdowi, tak? Mm -hmm. to, tak? Tak wszystko wiedzą, dopóki <śmiech> nie, <śmiech> nie będzie jakiś krach, nie? E, więc e, rzeczywiście e, musisz mieć przygotowany plan, tak? I kilka planów nawet. Natomiast być na tyle, właśnie w tym stanie flow, w tym automatyzmie, żeby intuicyjnie wiedzieć, kiedy co wykorzystać. No. Ja taką historię mam fajną, swoją, która mi też dużo dała na zawodach. Właśnie na, na Mistrzostwach Europy, gdzie, gdzie byłem drugi, w, we Frankfurcie dokładnie, na Ironmanie. Gratulacje. Dziękuję. To tam był taki moment, że były dwie pętle kolarskie po 90 km około. Był w, w połowie pętli przejazd przez miasto, przez Frankfurt, właśnie, i zaraz na wyjeździe było kilka takich, powiedzmy, małych podjazdów, ale mogły być troszeczkę decydujące, właśnie jeśli chodzi o rozwiązania taktyczne, jakieś ataki. Ja miałem takiego troszeczkę, taki miałem trochę trudny moment w wyścigu, że właśnie się czułem gorzej fizycznie. I sytuacja na wyścigu była taka, że było z 20, chyba 22 20, 20, 20, 20 zawodników w jednej, tej czołowej, dużej grupie. Czyli spora grupa. To się odbywało na rowerze? Tak, na rowerze. Ja tam wyszedłem dobrze z i tak dalej, ale na rowerze to zjechało właśnie. No był taki dość ciężki moment, bo ta grupa była duża. No to ona się rozciąga, tak? Wiadomo, że to ten pierwszy zawodnik, co jest z przodu, on może być 300 metrów przed tobą, tak naprawdę, mimo że jesteś w tej samej grupie, tak można powiedzieć. I zaraz za wyjazdem z miasta były te chopki, gdzie wiedziałem, że po prostu ta grupa się porwie że tam się porozrywa to że zostanie kilka osób ktoś odjedzie i wtedy warto być z przodu tak no to jest ważne to jest rozdanie wyścigu tak tak że ci co zostają no to już zostają później wyścig jest mhm. jakby trochę to odpadają zawodnicy ja miałem tak że czułem się trochę gorzej i byłem już na końcu trochę tej grupy dodatkowo jeszcze przy przejeździe przez miasto spadł mi łańcuch i w zasadzie spadłem na praktycznie ostatnie miejsce w tej grupie. Musiałeś się zatrzymać jakoś? Masz jakieś... Wiesz co, dałem radę zrobić to podczas jazdy, po prostu schyliłem się za założyłem go ręką. Natomiast straciłem prędkości parę sekund, no szybko się to dzieje. Mhm. Więc y, kilku zawodników mnie wyprzedziło i praktycznie byłem dwudziesty no, któryś tak naprawdę w tej czołowej grupie. I czujesz się źle, już jesteś trochę podłamany. Tak, pod ta, dokładnie. I jest, sytuacja jest taka, że jak za chwilę nie przejdę do przodu i y, nie zrobię tego dobrze... Nie, to mogę mieć po wyścigu, tak? No jak zostanę gdzieś tam z tyłu, no, to będą może słabsi zawodnicy, nie będzie współpracy między nami, e, czuł tam odjedzie i będę miał dużą stratę wychodząc na biegi prawdopodobnie, no, ten wyścig może się ułożyć dla mnie źle. E, I wtedy wiedziałem, że muszę przejść do przodu, ale nie tak, że muszę, zacisnąć zęby i stracę całą energię, przejdę do przodu i za chwilę opadnę z sił i mnie w ogóle nie będzie, tak? No bo jest jeszcze przede mną połowa roweru i maraton, no trochę jeszcze do zrobienia, nie? E, więc wiedziałem, że muszę przejść do przodu i wiedziałem, że będzie zaraz tempo, że zaraz coś się będzie działo, będą ataki, będą właśnie interwały, to ktoś zawsze będzie coś próbował, nie? Będą te, te, te momenty. E, I wtedy wiedziałem, że muszę właśnie wejść w taki swój, swobodny, dobry stan i, i, i myślę, że tam wszedłem. I dosłownie przez 30-40 kilometrów, właśnie dużo się działo. Bardzo dużo się działo. Ale myślę, że w bardzo dobry sposób poprzechodziłem tutaj do przodu, do przodu, do przodu. Gdzieś tam w dobrych momentach to jakoś tak też myślę, że taktycznie dobrze to zrobiłem. Mhm. Gdzieś tam po zakrętach, trochę gdzieś tam szukając oszczędności tych energii. Przeszedłem do przodu i w momencie, kiedy. Było chwilę uspokojenie wyścigu, że wszyscy się gdzieś tam już to, grupy się porwały, zostało nas z przodu chyba 8 czy 9 osób, podpadali zawodnicy, porobiły się już przerwy, już ten wyścig się trochę ustabilizował, wszyscy się trochę podmęczyli i nagle był taki moment takiego wypłaszczenia trasy i był taki chwilę, chwilę takiego spokoju i tak był ten moment spokoju i tak nagle wziąłem oddech i tak jakby wróciłem do rzeczywistości, nie? jakbym się wybudził z jakiegoś snu. Ja byłem, w, te, w tamtym momencie, przez te 30-40 km, byłem na tyle skupiony na tym, co się działo, że tak naprawdę nie kontrolowałem w ogóle niczego dookoła, nie? Odciąłeś się od tak. Tak, odciąłem się czystą. i taki byłem idealnie, tak i wszystko się działo intuicyjnie. Ja w ogóle nie myślałem, co ja będę robił. i jak. I ile 30-40 kilometrów to ile czasu? Wiesz to to niecałą godzinę, pewnie tam 40 parę, 50 parę minut, nie wiem dokładnie, ile to gdzieś się działo. Natomiast właśnie przyszedł ten moment, gdzieś tam 130 około kilometr wyścigu, i tak i mówię okej, okay, jestem, nie? Że tak się obudziłem, nie? I tak trochę, i to, to skupienie mogło się troszeczkę poluzować, bo był taki mądrze że mogłem sobie na to pozwolić. Zresztą z doświadczeniem wiesz, kiedy możesz sobie na to pozwolić, więc, więc to było fajne takie doświadczenie I, i, i cieszę się, że w momencie, kiedy takim troszeczkę dla mnie kryzysowym na wyścigu, albo, albo przynajmniej ważnym i kluczowym, wiedziałem, że muszę to zrobić i, i wiedziałem jak to zrobić, w jaki stan wejść. To, to, to było fajne i, i, i chciałbym gdzieś tam to powielać. To nie jest proste oczywiście. Czy zrobiłeś coś konkretnego przed tym mentalnie, żeby udało ci się w to wejść, czy po prostu jak, jak, za pomocą po prostu skupienia i tego, co masz zrobić, w to, wszedłeś w takiej stan? Wiesz co, ja pracuję też z psychologiem od ponad roku już i to jest dobra praca. To jest w zasadzie element treningu, bym powiedział. Tak jak się trenuje normalnie mięśnie, tak samo się trenuje. Dużo z nim trenujesz w ciągu tygodnia? Wiesz co? Nie wiem, czy to jest dużo. Na pewno mamy normalnie około jednego spotkania tygodniowo, plus tak naprawdę to jest codzienna, normalna praca. Na w zasadzie, czy to na każdym treningu? Jest to jakiś tam nawet element zadania przy treningu? I to są elementy do przećwiczenia, zrobienia, obłożenia w swojej głowie, tak naprawdę. Więc to jest proces w zależności od momentu, co akurat, kiedy potrzeba, to gdzieś tam to robię. No i to jest też element jakby nauki, tak? jakby nauczenia się i zrozumienia, co tam się dzieje i, i, i czego potrzeba. Dostrzegania tych coraz bardziej niuansów, takich detali. To, to jest ciekawe, co powiedziałeś o tym, że nie, nie próbujesz się jakby właśnie napiąć i przebrnąć przez ból albo przez jakiś ciężki moment, tak. tylko że właśnie odpuszczasz. To jest dla mnie takie... Ja bym nie pomyślał, że można to w ten sposób zrobić. I to też, to też sobie wypracowałeś z psychologiem? Myślę, że tak. Tak, myślę, że tak. To jest takie... oczywiście A wcześniej się spinałeś? Na pewno zdarzają się takie momenty i dalej się też zdarzają. To nie jest tak, że to jakby raz nauczony i umiesz, tak? Nie wiem, jak ćwiczysz, jak o, jeździsz na... Je, jeździłeś na, na rolkach, to podejrzewam, że nauczyłeś się jakiegoś triku. Mm -hmm. tak, zrobiłeś go raz, drugi, trzeci, yy, i to nie jest tak, że tego już umiesz do końca życia, tak? <grywa> Więc... Tak, właściwie tego nigdy nie umiesz, no, tylko co jakieś tak, czasy wyjdzie. Tak, <grywa> tak, dokładnie. Więc tutaj jest ta sama praca, tak jak w sporcie, pewnie w wielu dziedzinach życia. Mm, także także yy, myślę, że nie do końca to rozumiałem. Miałem patrzenie na to zupełnie inne. Natomiast no mówię, psychologia sportu jest myślę, że ważnym elementem przygotowania się ogólnie, tak? No bo w sporcie chodzi o to, żeby się przygotować optymalnie i później optymalnie wykorzystać przygotowanie i zrobić performance taki, jaki yy, jakby wytrenowałeś. Yy, tak samo się dzieje pod, nie wiem, w aktorstwie, piosenkarze, różne dziedziny mają podobnie. Tak? To był taki twój najlepszy moment sportowy jak do tej pory? Yy, wiesz co, nie wiem, ciężko je tak klasyfikować, yy, bo tak samo jak na zawodach, ja nie lubię takich określeń, na przykład do końca jak najlepszy zawodnik w kraju, czy coś takiego. Są wyścigi po prostu, tak, które wygrywasz bądź przegrywasz i tyle. A czy jesteś najlepszy, no jakby nie wiem, No jakby na jednych zawodach mogę wygrać z tym zawodnikiem, na drugim z nim przegrać, i teraz kto jest lepszy z nas. Nie? Mm -hmm. Jakby ogólnie, no nie wiem, kto ten, kto nie wiem, ma więcej fanów, ten, kto jest lepszym człowiekiem w domu, tak, no można na, na wiele, wiele aspektów dzielić, ale po prostu tutaj chodzi o tą rywalizację na danych zawodach i tyle, nie? Mhm. E, więc tak samo, jeśli chodzi o klasyfikowanie jakichś moich momentów w życiu, który był lepszy, który gorszy, nie wiem, każdy miał jakieś tam swoje... E, Swo swoje rzeczy, i, i to było jakieś tam doświadczenie, które ze mną zostaje, i, i tak na to patrzę. Także nie klasyfikuję tego w taki sposób, i myślę, że kilka było ważnych momentów, e i które mógłbym nawet dać miano naprawdę istotnego. Tak no nie najlepszego, ale istotnego. I to były też często gęsto bardzo złe momenty dla mnie a były bardzo istotne, z których się wyciąga dużo nauki, także, yy, także myślę, że na tym, na tym polega właśnie ten proces. Mm, ale pewnie postrzegasz je jako najlepsze przez to, że coś się działo złego i się nie poddałeś? Też, też na pewno tak. Na pewno tak. Jakie miałeś takie momenty, możesz powiedzieć? Wiesz co, miałem kilka takich na pewno. Yy, było na początku ich, bym powiedział, nawet dość sporo. Yy, jakby ja... Na początku, i myślę, że teraz z perspektywy czasu dobrze, na pewno dużo próbowałem, dużo eksperymentowałem z podejściem, z treningiem, ze wszystkim tak naprawdę. Często to popełniając właśnie błędy, przesadzając, przekraczając jakieś granice. Ale, Ale później jak przesadziłeś, to już wiedziałeś, żeby w tą stronę nigdy nie więcej nie iść, tak? Tak. I teraz, teraz wiem, teraz... Dzięki temu myślę, że dostrzegam bardziej subtelne znaki, nawet organizmu, jakiekolwiek, że zbliżam się do tej granicy, że gdzieś tam to jest, że oczywiście cały czas jest tak, że gdzieś tam popełniam te błędy i przekraczam, no bo na tym polega gdzieś tam wyczynowy sport i jakiekolwiek dziedziny na takim najwyższym poziomie, gdzie no szukasz, szukasz tego tego limitu tak naprawdę i czasami wypadasz z toru. Niestety. Ale to jest, to jest taki ważny moment. Ja pamiętam w swojej karierze rolkowej, byłem na jednych zawodach, na których wiedziałem, że nie spróbowałem określonej sztuczki, bo jeździliśmy na takiej poręczy, która była super pod dużym skosem i była mega niebezpieczna po prostu i stwierdziłem, że to nie jest dobry, dobry pomysł spróbować. I na tamtym doświadczeniu powiedziałem sobie, na następnych zawodach, jak będę miał taką sytuację, to się rzucę i spróbuję. I rzeczywiście tak zrobiłem. Jeździłem w Lublinie na takich zawodach na poręczy, która miała takie, była, schodziła poręcz ze schodów i miała takie półokrągłe, takie księżyce, podpórki pod sobą. Aha. Więc jak spadałeś, to łatwo było wylecieć te podpórki. Okay. I na tamtych zawodach stwierdziłem, że spróbuję wszystko, co, co potrafię i spróbowałem. I to nie był dobry pomysł. Nie jednak, był jed, pomysł. Jednak czasami warto jest pilnować się i jak widzi, że coś jest zbyt niebezpieczne, to właśnie nie zrobić. Nie, żadnych zawodów nie skończyłem tak rozwalony jak na tamtych zawodach. No tak, tak. Znaczy nie, nie, rzucanie się z motyku na słońce też nie jest dobre. tak. tak. To mhm. właśnie chodzi o, o to optymalne wykorzystanie tego, co się potrafi. E, jest w tym na pewno taka doza jakiegoś ryzyka. E, Trochę fantazji czasami. Mhm. Natomiast, no mówię, nie, nie chodzi tutaj też o to, żeby, żeby, żeby być jak taki Rambo, tak? że wszystko mogę, wszystko przetrwam. A szczególnie tego typu rzeczy, kiedy, wiesz, inni śpią, ty pracy i tak dalej, to też nie, nie, nie trafia do mnie. Przynajmniej teraz, kiedy, kiedy gdzieś tam yy, właśnie pracuję, pracuję z psychologią i mam to doświadczenie, to, to widzę, że, że to nie chodzi do końca o to. Tak? to... A są jeszcze ci zawodnicy, którzy ja bym to nazwał taką starą mentalnością, że są jeszcze tacy, którzy mówią, że trzeba przebrać przez wszystko i jakby nie poddawać się za wszelką cenę? Czy to już raczej odchodzi do, do lamusa, takie myślenie? Wiesz co, znaczy jest bardzo powszechne jeszcze. Ogólnie w sporcie, w Polsce, pewnie na świecie też. Ten temat jakby się rozwija. Ogólnie psychologii i, i... Ogólnie takiego treningu mentalnego, natomiast nie jest to jeszcze jakaś taka sprawa na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze w niektórych sportach, już na trochę wyższym. No, mam wrażenie, że jeszcze w niektórych. Mam wrażenie, wiem, że w niektórych kręgach się z tego śmieją jeszcze. Jak tak, razie. tak. No, Natomiast ja też zrozumiałem w pewnym sensie, że taka praca to, to nie jest tak, że dopiero wtedy, kiedy, kiedy masz problem, to musisz skorzystać z psychologa. Nie, jakby no, jak jesteś zawodnikiem. To też nie pracujesz z trenerem w momencie, kiedy masz problem. Tak. tak? Tylko cały czas. Tylko no. cały czas. Tak, tak samo jest dietetyk, tak samo jest fizjoterapeuta. Z fizjoterapeutą też nie powinieneś pracować w momencie, kiedy masz problem, tak? Tylko właśnie pracujesz z nim, żeby, żeby coś poprawiać i też unikać problemów trochę, tak? Odsuwać je. Więc to jest to samo, tak? To jest... Takie zapobiegawcze działanie. Też. I też, yy, mówię, psychologa, psychologia, czy tam, nigdy ja nie korzystałem na przykład z psychoterapeuty, tak, to też, też jest co innego, bo psychologia sportu, a ja mówię, też nie jestem specjalistą z tej strony, tak, tylko wiem, mówię to, bo wiem, że akurat yy, wydaje mi się, że to ważny jest element w, w swojej pracy, to dostrzegam, yy. To też jest coś innego, tak? No, jakby... Samo zrozumienie chyba tych procesów, i jakby, żebyś wiedział, że byłeś w takim właśnie flow stage, żebyś wiedział, żeby się uspokoić, to, to są takie, to nie są jakieś super odkrywcze rzeczy, ale sama świadomość tego i żebyś wiedział, jak się zachować jak reagować tak. na niektóre rzeczy, to już bardzo pomaga i tak. cię uspokaja. Nie? Niektórzy, nie, niektórzy mają wpojone to, nie wiem, od dzieciństwa, mają dobre doświadczenia i, i funkcjonują akurat od, odpowiednio. I nie potrzebują może nawet takiej pracy w dużym zakresie. Natomiast zawsze wydaje mi się, że jeśli to ci przychodzi naturalnie i robisz to dobrze, to zawsze istnieje takie, nazwijmy to ryzyko, że zdobędziesz doświadczenia, w których ten twój tryb myśleniowy zawiedzie cię i przestaniesz w niego wierzyć, mimo że on jest dobry, a czasami i tak potrafi zawieść, oczywiście. Mhm. I wtedy nie będziesz świadomy, co się zadziało, i ten twój naturalny, nie wiem, nazwijmy to dar, albo, albo te twoje dobre doświadczenia, one. Przestaniesz się ufać. Tak, przestaniesz się ufać, I, i tak naprawdę ta umiejętność ona ci gdzieś wyparuje. Dlatego jednak, jak pracujesz ze specjalistą, który gdzieś tam ci to uświadamia na bieżąco, to jest na tyle, właśnie ta przewaga, że masz tą świadomość, masz tą wiedzę. I. I to jest bardziej trwałe, mimo wszystko, mi się wydaje. Ty jesteś jednym z tych zawodników, którzy się uśmiechają, jak coś się dzieje, nie tak? Yy, niekoniecznie się uśmiechają. Yy, staram się szukać pozytywów. Yy, nie zawsze to wychodzi. Ja nie, nie mówię o tym, mówię o tym, że są zawodnicy, i to też jak oglądam sobie sztuki walki w UFC, to też jak ktoś zostanie całkiem mocno, to ktoś często uśmiechają. I mm -hmm. zawsze ci komentujący, bo komentujący też mają doświadczenie w walczeniu, mówią, jak zawodnik się uśmiecha, to znaczy, że go zabolało. I Aha. to jest taka, taka reakcja właśnie, żeby... Zablokować to, że raz, żeby trochę wyprowadzić drugiego zawodnika z tego, że coś się złego stało, a dwa, żeby wprowadzić siebie w taki bardziej pozytywny stan. Pewnie tak. Jakby ja nie, nie, niekoniecznie akurat się uśmiecham, natomiast no myślę, że tak, o tym ludzie Kipczogę wspomniałem, jest to, jest to pewnie jakaś metoda. Każdy ma swoje na to sposoby. No ja staram się właśnie szukać tego takiego bardziej rozluźnienia, takich troszeczkę zaprzyjaźnienia ze swoim potraktowaniem swojego organizmu w ogóle w taki. Powiedzmy miły sposób, tak? No bo jak, jak, jak zadbam o niego dobrze, no to on mi też później odda ze zdwojną siłą, tak naprawdę, tak? Jakby o to chodzi w tym nawet sporcie, też szczególnie wytrzymałościowym, że jest tak, że troszeczkę się wyprowadzasz z takiego stanu równowagi, tak, no jednak dochodzi do tej intensywności, która jest niezbyt już fajna do swojego organizmu, ale wciąż dochodzi do stanu zamulenia podczas tego. Też, no tak, się, <laughs> e, Także trzeba zatrzymać się wtedy na kawkę i wracasz dalej do wyścigu. Tak, polecam, że, że zdecydowanie. Także to nie jest tak, że to musisz cały czas iść do odcinki na maksa i tak dalej, nie, no też... Trzeba wiedzieć kiedy. No właśnie nie chodzi o to odpuścić, czy, czy nie chodzi o to, żeby zluzować. tak? Tu chodzi o to, żeby bardziej to tak zoptymalizować. ja to odbieram właśnie jako oszczędzanie energii. Troszkę tak. Że, że troszkę jeśli się tak. napniesz i próbujesz przez coś tak, jakby siłą przebrnąć, no to przebrniesz, tylko wyzmarnujesz więcej energii. A Jak się luźnisz tak. i przebrniesz przez to. To jest wydaje mi się tak mentalnie trudniejsze, bo to jest nielogiczne trochę. Trochę tak, nie. Natomiast y, często gęsto widać na przykład y, dość dobrze, jeśli ktoś już ma jakieś tam y, pojęcie i wprawione oko, y, a szczególnie w wodzie y, u sprinterów, bardzo często oglądałem eliminacje na 50, czy tam 50 żabą, kraulem, jakimkolwiek stylem, mm -hmm. że byli zawodnicy, którzy w eliminacjach kiedy to ta. To ciśnienie, to napięcie jest mniejsze. Startowali na luzie i tak naprawdę e, optymalnie wykorzystywali swoją energię i robili życiówki w eliminacjach, kiedy ten wyścig nie był taki ważny i przychodzili do finału nabuzowani full energią, wiesz, takie I nie mówię, że oni byli pod presją, czy oni byli zestresowani, oni byli po prostu nabuzowani, oni byli bardzo pobudzeni, z tym też oczywiście muszą być bardzo pobudzeni, tak? Mhm. Natomiast o, ten e, ich stan pobudzenia był zbyt duży, i skakiwali do tej wody i no wkładali w to, wydawało się, że z trzy razy więcej energii niż w eliminacjach. Naprawdę, bardzo, bardzo dużo energii. Jakby wykorzystali każdy mięsień w swoim ciele do tego wyścigu i pływali wolniej niż w eliminacjach. Nie? Bo nie wykorzystywali optymalnie. Tak, to jest tak, że w momencie, kiedy wchodzisz w ten dobry stan, to. Ten czas reakcji jest też przyspieszony, bo omijasz, jakby, tą kontrolę mózgu, taką świadomą. Tylko to idzie już w zasadzie sygnał z rdzenia i on jest taki płynny, harmonijny. Wykorzystujesz w odpowiednim momencie, to jest też kwestia rytmu, w odpowiednim momencie napinasz dokładnie te grupy mięśniowe, które są potrzebne, i tylko te. Tak, żeby mięsień dobrze pracował, powiedzmy, biceps. To musisz rozluźnić triceps i na odwrót, i tak dalej. To trzeba w odpowiednim momencie zrobić, w odpowiednim rytmie. I żeby zrobić to w odpowiednim momencie, to to się musi dziać z automatu wytrenowane. Tak, to musi być ten właśnie Stan Flow. A w momencie, kiedy chcesz zrobić wszystko, chcesz dać z ciebie te naprawdę 110%, a nie 100, czyli nieoptymalnie, to zaczynasz nie napinać odpowiednie grupy mięśniowej jeszcze lepiej, tylko zaczynasz napinać wszystkie. I w efekcie na przykład chcesz napiąć dobrze biceps. Ale triceps też jest napięty i ten ruch jest krótszy. On jest skrócony. Nie działa optymalnie. I dodatkowo marnujesz jeszcze energię z, ple tak. z pleców, bo plecy też są spięte. Dokładnie. I marnujesz, marnujesz kupę energii. Tych kilokalorii po prostu zużywasz tyle, ile masz ruch jest nieefektywny, jest niepłynny, nie odbijasz się tak jak trzeba, nie odpychasz się od wody tak jak trzeba, no, woda też jest akurat bardzo nieprzyjazna, jeśli chodzi o to, jeśli nie traktujesz jej właśnie w taki, taki delikatny sposób, no to to po prostu, no dlatego, dlatego kulturyści nie są najlepszymi pływakami, bo, mimo że są super silni, tak? Także, no zobacz, płetwa też, ona jest taka miękka, nie? To mm -hmm. musisz mieć ten, ten element luzu. No i właśnie sprinterzy w takich finałach często gęsto pływają wolniej, dlatego że są tacy mega pobudzeni i mimo, że naczaskają tam energii, no nie płyną tak szybko, nie? To też po zwierzętach widać, jak biegają. Tak. To, to też są takie, jak kot na przykład biegnie, tak. takie rozciąga, takie dokładnie, statyczne dokładnie. ruchy, a nie jakieś takie... Tak. I o to chodzi, wiesz, w każdym elemencie. Ja na przykład, dla mnie fajny motyw był, ja w ogóle nie jestem... Nie jestem nie jestem taki artystyczny, tak? Ja, ja się lubię czasami popatrzeć. Natomiast w ogóle dopiero e, na koncercie byłem, nie wiem, drugi czy trzeci raz w życiu e, ostatnio, tam dwa miesiące temu chyba. E, ja też byłem tylko dwa razy. Tak. O. Jak coś. rozumiem. No, natomiast byłem na koncercie e, IGO we Wrocławiu. No, taki fajny artystan bym powiedział. Ja w ogóle nie słyszałem tego typu muzyki. Tam dziewczyna mnie wyciągnęła. I tak, to z się dzieje. jestem jej bardzo wdzięczny za to, tak naprawdę, nie? bo mimo, że nie słucham tej muzyki i normalnie chyba bym sobie jej nie puszczał nawet, jakoś szczególnie, to oglądałem ten performance na scenie tego artysty i mówię to z, no jakby naprawdę szczerze, że podobało mi się w pewnych momentach to, bo widać, że on w ogóle wychodził z jakimś tam nowym materiałem mhm. i były piosenki na początku, które już tam miał wcześniej nagrane, już znane i, i, i widać, że już zaśpiewał je milion razy, nie? I, ta, i to mu wychodziło dobrze. Natomiast to widać było, że to już jest takie odtwarzanie z automatu. z automatu, znaczy może nie takie totalnie tam flow, że szło mu to dobrze, natomiast jakbym powiedział, że ten element pobudzenia już był trochę niski wtedy jeszcze, nie? Że to jeszcze nie było to. Były piosenki, które robił cover, bardzo dobrze kogoś coverował, Natomiast widać, że to nie było jego. To nie szło tak aż do końca do środka. Bardzo fajnie to robił. Na pewno warsztat był tego super. Nie znam się oczywiście na czy to było fałszowane, czy nie, także nie mnie to oceniać totalnie. Także ja oceniałem bardziej to, jak on się zachowuje na scenie. Natomiast było kilka piosenek, które napisał dość niedawno i widać, że są one emocjonalnie do niego jakoś tam ważne. I był taki moment tego koncertu, że śpiewał jakiś tam utwór, i ja tak patrzyłem na niego, i ja zamarłem. Nie? I też widać, że. Dla niego też to wszystko zgasło, tak jak ty opowiadasz przed chwilą o tym, że jesteś wyłączony, wycięty. Mhm. I ja widziałem to po nim, że on też jest tam na scenie, że on jest w ogóle w innym świecie, nie. Tak jak ja na przykład we Frankfurcie wspomniałem ten element wyścigu, gdzie wiedziałem, że jestem tak naprawdę, jakby poza sobą przez chwilę. I dostrzegłem to właśnie w tym piosenkarzu na scenie, i to było dla mnie super doświadczenie, nie? że mówię, że kurde, to jest jednak to jest jednak to, co trzeba, nie? I to jak. On tak harmonijnie, nie wiem, te ruchy jego sceniczne, nawet było tamowa ciała, to ciężko to opisać, to nie da się opisać tak, słowami. Czasami się widzi piłkarza i on po prostu jest jak, jak artysta na tym boisku. Mm -hmm. e, I jeśli chodzi o wysoki performance w jakiejkolwiek dziedzinie, to jest to bardzo ważne, żeby wejść w ten stan. Ja się zastanawiam, że ciebie to nie... nie... Może jakaś jest inna specyfika sportu, bo w sporcie mnie to nigdy nie przerażało, ale jak pracuję głową tutaj w podcaście, to to jest dla mnie straszne, bo ja mam wrażenie, że tracę kontrolę w pewnym sensie. Że, I to słyszałem też, że Jima Carego, tego komika, znanego ajaktora. mówił, że wychodzi czasami na scenę, i wracał z tej sceny, i właśnie mówił, że wracał z powrotem do swojego normalnego stanu, i mówił sobie, znowu odpuściłeś, znowu jakby straciłeś kompletnie kontrolę i mówił, że jego też to przerażało właśnie. Co? E no to ja cię tu uspokoję, ja cię pogłaszczę troszeczkę. <głosy> <głosy> e, to jest dobre. Ja też uważam, też, też to jest trochę wypracowane, że e, potrzeba pełnej kontroli mm, ona, ona się trochę kłóci z tym stanem automatyzmu. Tak? Kiedy w tym stanie automatyzmu nie chodzi o to, żeby, że podejmujesz każde możliwe ryzyko i puszczasz totalnie, Natomiast tu chodzi właśnie o to, że jak bardzo starasz się wszystko kontrolować, wyliczyć i być takim bardzo skrupulatnym, to nie wejdziesz do końca w ten optymalny stan. On będzie bardzo dobry, bardzo techniczny, tak? Tak jak na przykład widziałem, że ten piosenkarz, tak? On śpiewał tą piosenkę, którą ma już wypracowaną i to było pewnie, nie znam się na tym, tak? Ale tak mi to brzmiało, wyglądało po tym, jak on się ruszał na nas, że to było technicznie dobre, tak? I on to kontrolował w pewnym sensie, tak? Starał się jeszcze bardziej kontrolować, jak robił cover kogoś innego. I że to nie było do końca jego, i, i, i tam była ta kontrola większa, tak, i, i e, to było też dobre, tak. Natomiast, żeby wejść na ten najwyższy level, to trzeba trochę tą kontrolę poluzować, bo nie na wszystko masz wpływ. Nie na wszystko, nie wszystko jesteś w stanie skontrolować. Więc, żeby wejść na swoje takie wyżyny, musisz w pewnym momencie tak puścić trochę te, te włodze fantazji. I dać się troszeczkę ponieść. I to nie chodzi o to, żeby być takim kompletnie lekkoduchem, tylko żeby działać intuicyjnie, naturalnie, tak? No, jak nawet zawodnicy jadą. I, i to chcę tylko jeszcze do, do, dodać coś. I to działa, bo nawet ciebie to wciągnęło bardziej. Że jakby ty byłeś tam i kompletnie cię to nie interesowało, ale przez to, że ta osoba dała coś od tak. siebie, to ty, ty, jako osoba nie interesująca się tym rodzajem muzyki, i tak byłeś mega wciągnięty. Dokładnie. I myślę, że w momencie, kiedy i ja. Zaczynam się na, zacząłem się nad tym zastanawiać trochę bardziej, tak? Zacząłem sam trochę więcej na ten temat wiedzieć i doświadczać, to też powoli wychodzę tak, że potrafię to też dostrzec gdzie indziej, tak? Że to też nie jest tak, że weźmiesz każdego i on to dostrzeże. Yy, tylko troszeczkę trzeba, my się wydaje, mieć na tym pojęcie. No niektórym to przychodzi w miarę naturalnie, bo mają, nie wiem, dobre doświadczenia z młodości, czy, czy w pewnym sensie się gdzieś tam tego nauczyli, tak? To nie jest tak, że... Mhm. Że, że, że to przyszło, nie wiem, w jakimś tam talencie. Można tak mówić, tak? Natomiast skądś to się bierze. No tak jak czasami widać, że dzieci one są też zatracone w tej zabawie. I czasami, znaczy ogólnie, żeby cokolwiek robić na wysokim poziomie, to no, nie wiem, kiedyś właśnie no, psycholog też mi pokazywał przykład Zinedina, Zinedina Zidana, który też mów się mówił, że Musisz zachować gdzieś tam ten element takiego, tej dziecięcej radości, tego, jak grałeś gdzieś na, na, na boisku, żeby przetrwać na wysokim poziomie. Musisz się cieszyć tą grą, tak jak, jak, jak dzieciak kiedyś. E... Też na niektóre rzeczy byś się chyba nie odważył, gdyby nie było tego, tego elementu gry, że oni, na przykład piłkarze, jak czasami oglądam niektóre bramki, które strzelają, to nie sądzę, że gdybyś kalkulował, to byś podjął próbę takiej bramki. Dokładnie tak, no bo to jest tylko gra, tak? Mhm. Ja też tylko się ścigam. Tak, no, to jest bardzo ciężko sobie to też uświadomić w tym tak, no bo, yy, ja na przykład w no, sport na 100%. Tak, yy, chcę, żeby to było w zasadzie yy, moim zawodem, i, 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 i nie ma czegoś takiego, że myślę o tym, że jakiś tam plan B i tak dalej. Yy, oczywiście, no, jakby jestem świadomy tego, co się dzieje. Yy, natomiast jest dużo zawodników, którzy. Mają karierę swoją, powiedzmy za młodu, dla juniora dobrze im idzie. Później trochę się to pogarsza i na przykład wracają do sportu po tam chwilę, chwilowej przerwie, mając już jakąś pracę na przykład. Mm -hmm. e, na przykład też sprinterzy, którzy mają tego treningu objętościowo, czasowo trochę mniej. Ja nie, nie, nie chcę wchodzić tutaj, że sprinterzy trenują lżej, tak Oni trenują inaczej jakościowo, natomiast to jest też turbo ciężkie. Ty trenujesz po coś, co robisz mi około 8 godzin, więc to jest i tak, więcej czasu zajmuje. tak. Lekko. Natomiast jakby poziom tego jest też bardzo wysoki, oczywiście. Eee, nawet taki, takich krótkich wysiłków. Eee, ale oni mają też jakąś już część swojego życia, która daje im to poczucie takiego właśnie luzu, że mają coś innego, tak? Ja właśnie taka poduszka. Mhm. Że nie, nie, nie tak. mogą odpuścić. Tak. I sami mówią, że Znowu poczułem radość ze sportu, znowu zacząłem się tym bawić, mimo że ich przygotowanie nie jest optymalne, no bo nie regenerują się, muszą iść do pracy. Robią coś więcej jeszcze w życiu, czyli nie poświęcają tej swojej energii, tych swoich kilokalorii, które mają w ciągu doby, na to, żeby optymalnie przygotować się w jednej dyscyplinie. Tak? No, żeby być wirtuozem w jednej dyscyplinie, to musisz pokładać priorytety tak, że to jest dla ciebie w zasadzie większość swojego życia większość energii poświęcasz na to i robisz to dobrze. Eee, a oni się przygotowują nieoptymalnie. Znaczy nie do końca optymalnie, tak? No bo przygotowują się, powiedzmy, w miarę dobrze. Ale to, że mają w pewnym stopniu tak trochę przypadkowo zruzowaną głowę, łapią, tak. Ten, tak, oni się tym bawią i zaczyna im to wychodzić. Nagle ci sprinterzy, którzy właśnie bardzo chcieli, super byli przygotowani fizycznie, super byli przygotowani taktycznie, jakkolwiek, tak? Mieli mega warsztat i nie potrafili go wykorzystać, bo bardzo chcieli, tak? się W tych finałach właśnie. To za bardzo spinali, się starali. Tak, a tutaj są gorzej przygotowani, trochę nawet, można powiedzieć, ale wykorzystują swój potencjał w zasadzie w 100%, bo jest ten luz, nie? I, 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 i sztuką jest, wydaje mi się, w pewnym momencie postawić 100% na jedno, nie mieć tej poduszki bezpieczeństwa, takiej życiowej, nazwijmy to, do końca i złapać ten luz. To jest trochę już sztuka, to już nie jest takie proste. Nie? Ja, ja to też trochę przerabiam i. Ale trzeba to mieć. Ja się, kiedyś myślałem, że żeby być najlepszym, no to muszę wszystko najlepiej tak mieć dopracowane, taki perfekcjonizm, tak? Mhm. E, oczywiście to jest dobre dążenie do perfekcji, to ja nie mówię, że musisz mieć wyrąbane na wszystko, ale... dążenie być... do perfekcji to co innego niż perfekcjonizm. Dokładnie, tak? Że chcesz zrobić wszystko jak najlepiej, chcesz poprawiać cały czas, szukasz... E, ale nie blokujesz. Ale to... nie blokujesz, tak, nie, nie spinasz, masz ten luz, nie, że dobra, nie poszło to, to już zaraz jakoś tam to dorobię, Ja uważam, że podchodziłem wcześniej do tego źle, że chciałem zawsze wszystko najlepiej i tak dalej, jak jeden mały element nie zagrał, to mi się całe domino teraz już sypie, nie, a teraz staram się właśnie znaleźć w tym wszystkim taki element tego luzu, tej radości, tej zabawy i myślę, że to jest dobry kierunek w tym wszystkim. To jak w takim razie podchodzisz do wygrywania? Czy... To ci nie ingeruje w wygrywanie, bo z jednej strony wydaje mi się, że łatwiej myśleć o wygrywaniu i że muszę wygrać, tylko że to cię trochę spina. Więc teraz, jeśli nie jesteś taki spięty, to moim zdaniem troszeczkę ciężej by było myśleć o tym, że koniecznie musisz wygrać i że wszystko stawiasz na jedną kartę i że dasz sobie siebie wszystko. To jest właśnie, I właśnie ten... tak. I teraz ci powiem tak, że teraz jestem świadomy to, jest to, to, za, to zabrzmi paradoksalnie pewnie w ogóle ktoś może schytować, nie? ale. Aby wygrać, musisz wierzyć w to, że właśnie ten luz doprowadzi do zwycięstwa. I to jest takie trochę paradoksalne, tak? No bo. Czyli to by polegało na kompletnym zaufaniu sobie też. Też. Czyli tak, musisz. Tak, czyli... pewno siebie. Znowu mm -hmm. nie? dochodzimy do tego. Wiara we własne umiejętności. I teraz w momencie, kiedy bardzo myślisz o wyniku w sposób właśnie taki kontrolowany w taki kalkulator, to zobacz, że na wynik ma wpływ. Bardzo wiele czynników, eee, oprócz Twojego przygotowania, mają wpływ rywale, mają wpływ, nie wiem, warunki, pogoda, cokolwiek. No jest kupa rzeczy, które mają wpływ na wynik końcowy, na które nie masz wpływu, nie masz kontroli nad nimi. I jak chcesz myśleć o wyniku w stricte taki kalku kalkulatorowy sposób, to zawsze będziesz miał poczucie takiego, nie no, że tracisz tą kontrolę, tak? I to Cię wybija z tej pewności. Eee, Natomiast ja, ja tak trochę to przyszedłem po krokach, tak? Że najpierw w ogóle staram się nie skupiać na wyniku, tylko skupiać się na zadaniach. Że jak wykonam zadania i tak dalej, to będzie dobrze. Że mam na wyścig zadania, to mogą być różne zadania, tak? To może być zadanie typu, nie wiem, trzymam dobrą pozycję na rowerze, cokolwiek. Albo może to być, y, jestem spokojny, jestem opanowany, oddech, jakby takie rzeczy, tak? Że skupia się na tym, nad czym masz w pewnym stopniu kontrolę, właśnie. I w ogóle odrzucasz myślenie o wyniku, tak? Że wynik na mecie jest nieistotny, o ile spełnię swoje zadania, tak? No bo możesz wykonać bardzo dobry wynik. Znaczy bardzo dobry wyścig, możesz zrobić optymalnie prawie, że wszystko, co chciałeś. A i tak nie wygrasz. I będziesz na przykład czwarty. I czy to jest porażka, czy sukces? No, w pewnym sensie porażka, ale możesz być z siebie zadowolony, tak? Natomiast możesz zrobić turbo wyścig. Znaczy, w zasadzie możesz wygrać, ale zrobić bardzo słaby wyścig. I wygrać na farcie. I wygrać trochę, no bo takie były okoliczności. Tak może być, oczywiście, tak? Mm -hmm. I teraz to jest kwestia, czy y, być wobec siebie turbokrytycznym i powiedzieć, że jestem słaby i nie docenić tego, że wygrałem, no też nie. Też się trzeba cieszyć z wygranej, natomiast y, trzeba też z, z, zawsze dość tak realistycznie ocenić to, co się zadziało. A kolejnym krokiem jest to, że rozumiesz, że jeśli wykonasz te swoje zadania, wykonasz swoje założenia to wierzysz w to, że jeśli zrobię to, to wynik będzie dobry. Tak? Że ten wynik będzie taki, jaki chcę. To jest taki krok dalej, także że wchodzisz znowu w to myślenie wynikowe, natomiast już na takiej zasadzie, że okej, okay, będzie wynik i jeśli będzie luz, jeśli będzie radość i tak dalej, nie? Kiedyś właśnie nie dopuszczałem do siebie takiej, że, że mogę się tym cieszyć, nie, że właśnie muszę zacisnąć zęby, dać się wszystko i tylko wtedy będzie wynik. Czyli sprawiać to frajdę teraz. Tak, tak, zdecydowanie. Mm. Tak? To jest chyba rzadkie do usłyszenia od profesjonalnego sportowca, co? Rzeczywiście znaczy, są momenty, gdzie, gdzie nie chcę tego robić, nie chcę wstać rano i tak dalej, tak? Ale, ale, ale znajduję w tym, w, tym, w tym jakąś taką, no właśnie dziwną radość, satysfakcję, spełnienie, więc, więc na pewno tak. Co robisz, jak ci się nie. Bo domyślam się, że nie masz tak codziennie, ale nikt nie lubi wstawania rano. No I co, co robisz, jak nie możesz wstać rano? Wiesz co, zależy, tak, zależy, bo jeśli nie mogę wstać, bo rzeczywiście czuję, że coś się dzieje i że potrzebuję tego odpoczynku, tak, no bo w treningu ogólnie też w przygotowaniu uważam, że regularność stawiałbym bardzo wysoko, jak nie na praktycznie pierwszym miejscu, a zachowanie dobrej regularności to też nie zawsze, zawsze donieść z siebie totalnie maksa. A nawet rzadko danie z siebie maksa. Tak, tak, zawsze to jest takie optimum, natomiast czasami delikatne pulzowanie jest lepsze, Także, jeśli, jeśli rzeczywiście coś się dzieje, to jestem w stanie nawet trochę odpuścić. Mierzysz to jakoś? Czy jesteś zmęczony? Tak, jest szereg jakichś urządzeń, których, które można stosować, nawet które monitorują sen i tak dalej, oczywiście tak. Ale wiesz, co też jakby to jest wszystko dobre. To pomaga w lepszy sposób nauczyć i zrozumieć się też siebie, tak? No bo w pewnym momencie to ci często na cyfrach pokazuje, co się dzieje w swoim organizmie, co czułeś, tak? Jeśli potrafisz to skorelować z odczuciami, to też, jest bardzo dobrze, nie? już później nie musisz też tego mierzyć. Za bardzo. E, tak, kontrolnie raz na jakiś czas, żeby być pewnym w tego, co można być pewnym, tak, co można skontrolować, natomiast to nie jest takie, że to jest wymagane bardzo. E, a są takie dni, że po prostu wstaje i mi się nie chce, ale wiem, że to jest taki moment, że wstanę, ruszę, zrobię i tak dalej, i za chwilę to przejdzie. Tak? Także jakby to jest to do, do zaakceptowania. Natomiast no w tym sporcie akurat on nie jest jakiś turbo atrakcyjnym pod kątem treningowo życia codziennego tak naprawdę nie jest, nie ma dużo zmiennych, tak? To jest... Jeździsz na rowerze, pływasz i biegasz Tak, cały robisz, czas. robisz często gęsto praktycznie te same rzeczy, masz ten tryb dnia naprawdę bardzo regularny, to jest dobre dla organizmu ogólnie, dlatego jak wpadasz w taką rutynę, to w końcu też już przestajesz po prostu nawet myśleć i po prostu to robić, tak? To wydaje mi się, że to no, nie jest kwestia jakiejś tam motywacji, tak? W pewnym momencie. Mm, to jest tak, jakby trochę część ciebie? Tak, trochę tak. Ja tak właśnie się mówiłem, że yy, wiesz, miałem parę pytań o, właśnie o to, jak się motywuje, co, co jest dla mnie motywacją. Tak właśnie odpowiadałem, zastanawiałem się, nie wiem, no nigdy się nad tym nie zastanawiałem nawet nie. Tak sobie myślę, że pamiętam, jak dostałem PlayStation, jak miałem 6 lat na, na Mikołaja chyba. Yy, I tak się zastanawiałem, czy wtedy rodzice musieli mnie motywować do tego, żebym grał w tą grę. Mhm. Nie no, ja wstałem i tam łupałem od rana do nocy i jedyne co to mi mogli powiedzieć, że musisz już iść spać, nie, albo iść odrabiać lekcje, e, także, także wiesz, jak znajdziesz coś, co tak cię wciągnie, że jest takim twoim PlayStation, no to wiesz, no, nie no, nie... o jakiej motywacji my tu mówimy, nie? Dobra, ale jak, jak jesteś mały i grasz na PlayStation, to masz w pewnym momencie tak, a tak, teraz to się będę bawił ciężarówką. A jak trenujesz w ten sposób, to nie możesz robić czegoś innego. Masz jakiś tam rygor treningowy tak. w ciągu tygodnia i czasami na pewno są takie dni, że ci się po prostu nie chce. No, na pewno tak jest. Natomiast jest to proces, tak? No bo też, że wiesz, że jeśli zrobisz to i to, że coś wynika z czegoś, że to jest układanka, to jest jak alfabet, tak? Że po, po A jest B, po B jest C i no nie przeskoczysz nagle z C do, nie wiem, M, nie? E, więc jak nie, nie dasz C, to zaraz będziesz musiał wiesz, chwilę poczekać, dopiero później dać D i, i, i ten proces po prostu musisz polubić za, zaakceptować takiego takie poczucie takie czasami znużenia i, i, i zaakceptować ten proces takim, jakim on jest e, że to nie jest turbo atrakcyjny zawsze, że nie ma tego tej ekscytacji codziennie, natomiast jak wierzysz, że to ci doprowadzi do jakiegoś celu, no bo jednak myślisz cały czas o tym celu i to jest właśnie taka, nie wiem, nawet taka <noise> odpowiedzialność może i konsekwencja w dążeniu do celu. Plus masz jeszcze team, który na ciebie, na tobie polega w jakiś sposób, więc to też, ty, masz też. sponsorów, więc to też nie jest tak, że jesteś sam w procesie, więc trochę to, to też na pewno pomaga utrzymać dyscyplinę. O i tak, tak no zdecydowanie jakby... Yy, to też jest i czasami budujące, i czasami może wpływać destrukcyjnie, tak? No bo jednak yy, chcesz też nie tylko dla siebie i, 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 i to ci może budować jeszcze większe takie presje, yy, no presję, jak to, nie wiem, nazwijmy właśnie taką chęć. Yy, natomiast w pewnym momencie trzeba też to troszeczkę jakby wyrzucić, tak? Że, że jednak ja wiem, co jest mi potrzebne, jak ja muszę zafunkcjonować, yy, jaki ja tryb muszę włączyć, żeby, żeby dobrze wystartować. Yy, I do pewnego stopnia muszę polegać jakby tylko i wyłącznie na sobie, tak, jakby e, jeśli moje dobre czucie się będzie zależne od, nie wiem, czynników właśnie, nie wiem, kogoś innego i czegoś innego, e, to ja też nie zawsze będę mógł optymalnie wykorzystać to, co wypracowałem, więc dochodzimy do tego takiego troszeczkę egoistycznego podejścia, natomiast ja, no mi się to nie do końca zawsze podoba, tak, e, bo jest taka wewnętrzna kłótnia, że, 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 że musi stawiać na swoim, Natomiast no, czasami trzeba, bo, bo wiesz, że jak postajesz na, sobie, na, na swoim, zrobisz to dobrze, e, to będzie z tego korzyść dla wszystkich też dookoła, tak? Więc to jest takie znowu trochę zawiłe. Natomiast natomiast no, tak to trochę funkcjonuje czasami, tak? Zawiłe, ale jakby cel masz dobry i chcesz zrobić chcesz tak, żeby wszystkim było dobrze. Więc no, w pewnym sensie to nie jest egoistyczne, tylko bardziej długoterminowo na to patrzysz. Trochę, trochę chyba tak jest, no. Mhm. I, I to jest też kłopotliwe, bo inni ludzie, innym ludziom ciężko to dostrzec. I niektóre rzeczy wiesz tylko ty, że jeśli zrobię to tak, to będę się czuł lepiej, co mi przyniesie lepszy efekt na przykład za miesiąc. A osoby z zewnątrz, nie, ona nie, nie wie, jak ty się czujesz, co masz w głowie, więc nie jest w stanie tego ocenić. No, ocenić na pewno może, tak? Ocenia po swojemu, ocenia to, co widzi, nikt nie widzi wszystkiego, tak? Także e, jakby w pewnym sensie to, to my też jesteśmy sportowcy tak naprawdę troszeczkę artystami, nie wiem, no. W show biznesie pracujemy, można powiedzieć, tak, no bo do jakiegoś stopnia, no co my wytwarzamy, tak, no dajemy emocje, Roz, e, trochę rozrywkę, tak, jakby, oczywiście mm, ja też miałem taki moment zastanowienia, że tak naprawdę co, co ja, do czego ja się przyczyniam robiąc to, co robię, tak, no bo uważam, że, nie wiem, ktoś, kto mm, będzie budował drogi, Albo cokolwiek innego, to taką daje jakby bardzo widoczną korzyść dla, dla, dla świata. A, a, a co robi tak mój sport? Też miałem takie chwile zastanowienia. To no, jeszcze pewnie jak wojna wybuchła. Też, też. No, natomiast jakby sport zawsze też miał dość dużą siłę taką rażenia. Tak? Już zresztą. Igrzyska były bardzo ważnym punktem w starożytnych czasach. Więc on będzie zawsze obecny, ta rywalizacja i też te emocje, które sportowcy dostarczają. No to my jesteśmy troszeczkę takimi właśnie pracownikami show biznesu, więc. no... Też według mnie bardzo motywujecie ludzi. Podobno, podobno. Słuchałem w podcaście, że jest tak, że jeśli jesteś na meczu i Twoja drużyna wygrywa, to podnosi ci się test poziom testosteronu. Tylko, może, tylko, może na tak być. tylko na podstawie tego, że twoja drużyna wygrywa. Więc teraz w pewnym sensie, jeśli ty robisz coś i ludzie w ciebie wierzą, no to po prostu ich podbudowujesz. Tak, I tak. Czują się, czują się po prostu lepiej. Więc to moim zdaniem to jest i jeśli masz szeroką, szeroki zasięg tego, co robisz, no to jesteś w stanie wpłynąć na bardzo wiele osób. Taki. Mucha, jak to się mówi? Muhammad Ali? Jak, A nie wiem, jak się wymawia. Mhm. Ale, no, ale, ale do tej pory się o nim mówi, tak? tak. I ludzie go wspominają i, i podziwiają go i mówią, co udało mu się osiągnąć, więc no, czy miał ogromny wpływ kulturowy, czy nie miał? Czy lepiej jakby budował mosty? Y oczywiście, że miał. Tak, Też w pewnym momencie jakby trochę do tego doszedłem, że, że, że to nie jest tylko tak, że osiągam coś dla siebie. Oczywiście tak też jest, bo, bo w dużej mierze robię to dla siebie, mam swoje marzenie i jest szereg osób, które. Chcą mi pomóc zrealizować to marzenie, natomiast ja wiem, że jak ja zrobię je dla siebie, to też nie jest tylko i wyłącznie dla mnie, także ja zrobię coś tam też dobrego, co może pójść trochę szerzej. Dlatego jest to takie troszeczkę podbudowujące zawsze i, 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 i czasami gdzieś tam w tych chwilach pomaga nawet takie myślenie, także jednak jest w tym jakiś większy sens. Ostatnio mm -hmm. słuchałem takiego wycinka od Jay-Z, który mówił właśnie, że to nie chodzi o to, żeby być sławny, bogaty i żeby ci się, w... żeby ci się wszystko udawało, to trochę o to chodzi, ale żeby osiągnąć taki sukces takich. Yy... Um, myśląc o pieniądzach i wielkich domach, i tak dalej, tylko mówił, że chodzi o to, żeby odnaleźć to, jaki masz, on powiedział god given gift, czyli dar od Boga, ale jakby twoją taką najlepszą umiejętność i wykorzystać tę umiejętność jak najlepiej. No i wydaje mi się, że jak ty opowiadasz o takim stanie flow i tym, że jesteś w stanie zrobić tyle, i masz takie wyniki na tym Iron Manie, no to mam wrażenie, że właśnie jesteś w takim miejscu, że znalazłeś coś, co ci wychodzi ci dobrze i starasz się to jak najbardziej wykorzystać i przez to możesz podbudowywać innych ludzi, więc moim zdaniem to ma ogromne znaczenie. I założę się, że nie jedna osoba, która buduje mosty, mówi mi, mu powiedziałaby, chuj z te mosty, dajcie mi, dajcie mi robić takie wyniki w Ironmanie. Eee, wiesz co, ja się właśnie tutaj trochę zastanawiam, na ile to jest kwestia znalezienia, talentu, a na ile to jest taki troszeczkę nawet czasami może przypadkowy wybór, albo czasami taka decyzja trochę e, no, zaczęliśmy, rozwinęło się i dopiero wtedy jakby prosimy w to mocniej, no bo jakby bardzo wierzę w to, że jednak większy czynnik pracy jest decydujący. Niekoniecznie talentu. Nie wiem, no może są jakieś dziedziny, w których rzeczywiście trzeba mieć talent, natomiast ja bardzo wierzę w to, że no jednak, żeby być w czymkolwiek na bardzo wysokim poziomie, trzeba po prostu włożyć w to odpowiednią ilość pracy i ona oczywiście też... No, Optymalizować ją i nie tylko robić, bo robić. Natomiast, jak chcemy robić coś w jakimś celu, dążyć do czegoś, no to normalnym, że będziemy ten proces optymalizować, tak? Poprawiać. I jak poświęcimy na to wystarczająco dużo energii, i to naprawdę dużo energii. To, to w końcu dojdziemy na ten wysoki poziom, chcąc, no, nie chcąc. Także yy, ja no. się sam nad, nad tym czasami zastanawiam. Ja nie jestem pewien. Na przykład, ja, ja miałem bardzo dobre wyniki na rolkach, i teraz, czy to było rzeczywiście spowodowane? Bardzo dużo trenowałem, ale czy to nie było też spowodowane tym, że mam skłonność do. do... Mam, lubię adrenalinę i inni ludzie nie lubią tak bardzo ryzyka jak ja i przez to w tym dobrze się odnajdywałem, więc ciężko powiedzieć, bo jeździłem z wieloma osobami, które też według mnie ciężko trenowały, a jednak nie udawałem mi się takie rzeczy jak mi. Więc teraz pytanie, czy to jest tylko ciężka praca, czy jeszcze jakieś predyspozycje fizyczne? I myślę, że myślę, że predyspozycje fizyczne też mają tutaj dużo. Znaczy dobra. tak, no jakby wiadomo, że nie zostanę najlepiej zbierającym w NBA, bo nie mam wzrostu, tak? No Jakby do pewnego stopnia oczywiście. Natomiast no też jakby... To nie dyskredytuje twojej pracy, żeby, żeby nie było. No, oczywiście tak, ale, ale do, do pewnego stopnia w niektórych dziedzinach oczywiście jest tak, że są jakieś predyspozycje wymagane do jakiegoś stopnia. Natomiast to tak jak mówisz, na jakimś tam poziomie jest tak, że Wkładacie tyle samo pracy, i, i, i czasami może brakować jakiegoś jednego małego elementu, tak, żeby wejść na ten sam lub wyższy poziom niż na przykład konkurent. I wydaje mi się, że w końcu się do tego dojdzie też, nie? jak się bardzo chce i się to konsekwentnie robi. Natomiast też się zastanawiam, na ile właśnie to jest element takiego, no właśnie, urodzenia się z czymś i że odkrycia, że coś kocham, bo tak, nie wiem, jest zakodowane, bo tak mam od małego. A na ile to jest tak, że ludzie robią coś, zaczynają wkładać w tą pracę i zaczynają widzieć efekty i to ich napędza. I w pewnym momencie łapią się na tym, o kurczę, my to naprawdę kochamy. Mhm. Nie? Ja y, y, miałem tak, że byłem pływakiem i ja naprawdę w pewnym momencie bardzo kochałem ten sport. Nie? I nie wyobrażałem sobie, że mogę coś innego z taką pasją robić w życiu. Y, skończyłem pływać i Wszędzie powtarzałem, że dla mnie sport uczyniony już skończył. że nie, okej, okay, ja to pewnie może kiedyś będę się ruszał, tak dla przyjemności, cokolwiek, ale ża, żaden sport, nie? Mm -hmm. Już miałeś dosyć. Tak, a znalazłem coś innego, inny sport, który, który mnie na tyle pociągnął. I nie wiem. Jak, jak to się w ogóle stało, że przeszedłeś z pływania na triatlon? E, skończyłem pływać z różnych względów, e, też nie osiągnąłem jakby tego, co zakładałem, pewnie no właśnie, nie byłem na tyle jeszcze świadomy, e, doświadczony, wytrenowany i, i, i brakowało zasobów. Ile lat? E, miałem wtedy 19 lat, 20, e, coś takiego, e, chwilę jeszcze po liceum, e, popływałem sobie chwileczkę i skończyłem, miałem rozbrat ze sportem e, przez jakiś czas, przez kilka miesięcy w ogóle nie robiłem nic, e, właśnie później tata E, troszkę mnie zmusił do tego, żebym się znaczy zmusił. No, no Mówił mocno do tego, żebym się cokolwiek ruszał, e, trenował, bo miałeś taką depresję posportową, po że skończyłeś ze sportem i teraz w sumie to już nie wiesz, co możesz sobie zrobić. Plus cały czas jesteś sportowcem, jesteś pływakiem, ale tak właściwie nie pływasz, więc już w ogóle nie wiadomo o co chodzi. E, wiesz co? No może tak, szukałem, co bym chciał robić w życiu. E, czy miałem też taki dylemat, bo mm, ja się też do, dość dobrze uczyłem zawsze. E, i po prostu wiedziałem, że będę jakby szedł w kierunku jakichś studiów i, i poszukał tutaj drogi. Natomiast no, mój tata na mnie do tego, żebym cokolwiek się ruszał, trenował, bo jest to niezdrowe tak zwyczajowego trenowania przejść w kanapowca i zresztą no, mój tata w, chyba w ten sposób dostał rytm, więc chciał mnie przed tym uchronić. I zalewa się tłuszczem bardzo szybko, bo organizm jest przyzwyczajony do innej przemiany materii. Trochę też, trochę też. Natomiast w moim przypadku nie było też jeszcze takie dramatyczne. Akurat dosłownie kilka kilo przetrułem i tak się to trzymało. No i i tak zacząłem jeździć na rowerze z jakieś małe wyścigi amatorskie i tak dalej i w końcu mnie wtedy sobie dorabiałem na basenie jako ratownik, instruktor pływania, no i ponamawiali mnie kol koledzy z pracy, że o, jeździsz na rowerze, pływać przecież żebyś umiał, wszystko ten, to co nie pobiegniesz, a tutaj pokazywali, wystartuj, wystartuj, no, no i wziąłem wystartowałem. i wystartowałem, mi się spodobało i tak to się trochę niewinnie rozwijało na początku jako się taka rozrywka hobby, no i w końcu tak poczułem, że no, że chcę gdzieś wokół sportu w życiu funkcjonować, tak? No i, ale tak jak mówię, no jakby kwestia e, znalezienia swojej pasji, to nie zawsze jest tak, że czujesz to od razu. Czasami jest tak, że po prostu zaczynasz się wychodzić i zaczynasz się w tym odejdywać i no, z różnych względów, tak? E, może spodobać się jakiś tam aspekt w końcu, tak? Natomiast... E, ja tak miałem na przykład w szkole, wiem, że to trochę zależało od nauczyciela na przykład. Jak byłem w gimnazjum i mieliśmy fajnego nauczyciela z fizyki, mi się strasznie fizyka podobała tak to samo miałem z polskim w gimnazjum polskim mnie nie, nie interesował poszedłem do technikum i polski był kozackim tak, przedmiotem. tak no ja I właśnie ty... w liceum też tak miałem że 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 państw Polskiego była taka charyzmatyczna i, 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 i nawet to mnie zaczęło coś tam kręcić czasami tak mimo że jakby wiadomo nie, nie szedłem w to mocno no, bo, bo byłem powakiem i, i nie skupiałem się na tym bardzo natomiast jakby inne przedmioty jakby zaczynały się podobać bardziej także także tutaj z różnych względów i i, I na ile to jest rzeczywiście, nie wiem, już wrodzone, i, i, i miłość od pierwszego wejrzenia. No nie wiem, czasami to wychodzi po prostu tak. No ważne jest, żeby, żeby w pewnym momencie po prostu tą pracę zrobić i znaleźć w tym, co się robi, taki element rzeczywiście nie, satysfakcji, samo realizacji, no i, no, i, no i właśnie tej pasji. To jest. Y to dosyć t, t, trudne zagadnienie, jak się tworzy pasja. Ja się nad tym często zastanawiam I u mnie to chyba za każdym razem jedyną, jedną pasję, jaką miałem te rolki, to i zacząłem jeździć jak miałem 11 lat, więc wtedy to nie kumałem za wiele, więc nie, nie potrafię powiedzieć, jak to się stało, że jeździłem. Do tej pory się zastanawiam, jak to jest możliwe, że jeździłem 13 lat. To mhm. Do tej pory jest dla mnie skomplikowane. Później miałem pracę, w którą byłem dość mocno zaangażowany, ale no to wiadomo, że dochodzi czynnik finansowy. I teraz jak robię podcasty, długo bardzo słuchałem podcastów. Na początku w ogóle nie myślałem, żeby robić podcasty. I w tym momencie nazwałbym to swoją pasją, ale to się właśnie bardzo długo trwało. Sam jestem zaskoczony, że te procesy to nie jest tak, że patrzysz na kogoś i co ktoś coś robi i mówi, wow, chcę być taki i od dzisiaj to robię i jestem zajrany. Mhm. Na początku nawet jak zacząłem nagrywać te podcasty, to raz że szło mi bardzo źle, a dwa, że byłem nieregularny, trzy, że przez pierwsze pół roku zastanawiałem się, czy nie przestać tego robić czasami. Więc to jest tak, że to jakby tworzysz tą pasję. E z biegiem czasu i w pewnym momencie jesteś w tak, tak głęboko w tym procesie, że nagle się orientujesz i ludzie ci mówią, wow, ale ludzie zazdroszają swoje pasje. co mówisz, wow, rzeczywiście, mam jakąś pasję. To no, jest no. Takie, ale to, to, to po prostu trwa. I myślę, że to u wszystkich ludzi trwa, czy to zależy od. To zależy. Myślę, że to jest indywidualny proces. Mhm. Tak, no, znam różne przypadki, tak, że są zawodnicy, którzy jakby od małego tak w jedno i, i, i klapki na oczy, a są tacy, którzy czasami tak szukali, szukali, szukali i w końcu odnaleźli się w jakimś tam dziedzinie. Wiesz, to nie jest też tak, że każdy musi robić jedną daną rzecz i być wybitnym i tylko to jest dobre, tak? Jakby są ludzie, którzy inaczej kładają priorytety, no bo to jest kwestia ułożenia priorytetów, to jest jak ktoś jest super dobry w jakiejś dziedzinie, nie, nie, nie wiem. No, no, Lewandowski jest świetnym piłkarzem, nazwijmy to. Yy, I to nie jest tak, że oczywiście można go stawiać za wzór gościa, który osiągnął wiele, doszedł do tego pewnie ciężką pracą, zrobił to dobrze. Ja też nie znam historii dobrze, także nie chcę się wypowiadać to jest taki luźny przykład, oczywiście. Mhm. Yy, yy. I, i, I można go dawać za przykład, yy, i na pewno podjął dobre kroki w danej dziedzinie. Natomiast jest to pewne poświęcenie yy, się w innych rejonach życia też, no bo jakby, jak przeznaczasz taką kupę energii na coś yy, i doprowadzasz to do bardzo wysokiego poziomu, no to się rzeczy no, nie we wszystkim będziesz taki dobry. I nie można powiedzieć, że, nie wiem, yy, ktoś, kto osiągnął wielki sukces, ma receptę na sukces. No, ma receptę na sukces z tym, co zrobił, tak? No ale wie, jakie procesy są potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Ale na pewno ma jakieś tam jeszcze braki w innych dziedzinach, tak. No bo ja też wiem po sobie, że jak skupiam się na jednym i chcę to doprowadzić do bardzo wysokiego poziomu. Ja nie nazwę siebie ekspertem w czymkolwiek innym tak naprawdę, nie. Więc... Bo, ale też nie miałbyś fizycznie możliwości zrobić. Dokładnie. Takiego, dokładnie. Nie? Także, jak ktoś ma takie e, priorytety w życiu inaczej ułożone, jest to zupełnie ok. E, I nie ma takiej ambicji i jego celem nie jest osiąganie czegoś wielkiego w danej jakiejś jednej dziedzinie, tylko na przykład chce to przeżyć trochę inaczej i być bardziej wszechstronnym. Wiesz, no jest miejsce dla takich osób też i, i to też jest super ok, tak? no bo ktoś, kto może nie ma super wybitnych sukcesów, nie nazywa się mistrzem Świata. Ale nie wiem, włada ośmioma językami, skończył dwa kierunki studiów, zrobił to, 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 tamto, szamto, i wiesz, i też się w tym odnajduje, i, i może zrobić dużo rzeczy. Ja uważam, że też jest kozakiem, nie? Więc jakby fajnie, jakby po prostu są wymierne rzeczy, tak? No Jakby ładka, mistrz świata, albo nie wiem, profesor, więc są takie że no widać od razu, tak, że łatwo to jakby określić, to jest takie chwytliwe, nie? Mm -hmm. Natomiast czy wtedy ta osoba jest lepsza od którejś, która ma wszechstronne umiejętności, ale żadne na turbo wysokim poziomie? No nie do końca. No. Są samochody typu, nie wiem, jakieś Range Rover, czy jakieś samochody, które pojadą ci w terenie, ale są też super szybkie, które pojadą po prostej, ale nic poza tym, no i nie włożysz tam żadnej walizki, nie? Także... Plus nigdy, to, to też nie chodzi o to, że trzeba władać się ośmioma językami i skończyć dwa kierunki studiów, no tak. Są po prostu ludzie, którzy chcą sobie żyć normalnie, mieć rodzinę, mieć dzieci, mieć jakąś tam wypłatę, z której nie będzie im super czegoś brakowało i po prostu sobie spokojnie żyć dla nich na na przykład, spokój jest ważny. I dla mnie to też jest spoko. Dlatego, jak rozmawiam tutaj z ludźmi, na przykład to, co dzisiaj mówiłeś o, o tym, czy Wynik jest zależny od Ciebie, żeby odpuścić sobie wyniki, żeby bardziej się skupić na tym, co jest rzeczywiście od Ciebie zależne, czyli to, ile z siebie dasz, żeby mieć jakiś swój plan, jeśli go zrealizujesz to i tak jesteś zadowolony, to są takie rzeczy, które każdy może sobie wziąć. Wcale nie trzeba być mistrzem ja, świata. Nie, nie trzeba być sportowcem, można sobie żyć spokojnie na przykład, i na przykład spełniać się w byciu najlepszym ojcem według siebie. Oczywiście, nie, że tak. Oczywiście, że tak. I nie ma zawodów na najlepszego ojca, więc to zobacz, jeśli ktoś ma zajawkę na bycie dobrym ojcem, no to nie, nie przyjdzie do podcastu i powie, ja jestem najlepszy ojcem w Polsce. No, a na to w ogóle nie masz takiej kontroli, nie? Bo jak skontrolować dzieciaka? Nie? No. I jak ocenić, czy ktoś jest dobrym ojcem no. i kto ma w ogóle moc taką. Trzeba się skupiać na zadaniach, tylko jakich? Domowych no. najlepiej, nie w szkole. No. Na, szczę na szczęście ten ten etap jeszcze przede mną i nie muszę się nad tym zastanawiać. To będzie to będzie trudne na pewno. Zastanawiasz się nad tym czasami? Wiesz co, na ten moment nie, na ten moment angażuję się bardzo mocno i zresztą też e, e, tak to widzimy akurat z, z moją dziewczyną e, na ten moment, że angażujemy się w to, co, w to, co my robimy. E, natomiast wiesz co, ja jak pracowałem jako instruktor pływania e, i też e, dużo z dziećmi, e, to też jest jakieś takie ciekawe doświadczenie, właśnie dostrzeżenie tego, jak one gdzieś tam funkcjonują, podchodzą do tego, jak to łapią. Eee, mi się to nawet podobało, szczerze powiedziawszy. No, ja się trochę, ja, ja, ja się boję mieć dzieci. Jak, jeśli moje dzieci będą takie pojebane, jak ja byłem, jak byłem mały, to to nie, to nie wiem, jak ja sobie nie poradzę. Pewnie będą. Pewnie, pewnie to, będą. No. I, I najgorsze jest to, że ja sobie, że ja sobie planuję i mówię, ja, ja im powiem to i to, jakoś, jakoś uda mi się zrobić tak, żeby one mnie słuchały. A podobno wszyscy mówią, że jak dobry nie jesteś, to ty dzieci, i wszystko zrobią, żeby cię tylko nie posłuchać, więc to jest taka. Ale mówię, że to ty dobrze słuchasz, to będziesz słuchał swoje dzieci. One ci będą mówić wszystko i tata, jak ty dobrze słuchasz, a my zrobimy, zrobimy swoje. Nie? Po, postaram się. No ale I... jak przygotowujesz się do podcastu, to też nigdy nie wiesz, w jaką stronę to pójdzie, nie? I też Możesz czasami trochę puścić i, i ta rozmowa swobodnie pójdzie. No, to jest ten podcast całkiem fajnie idzie, szczerze mówiąc. I tak jak sobie przy, przygotowałem pytania, to prawie, prawie żadnych nie zadałem, A, więc no, to i to, to idzie Czyli bardzo. dobrze idzie. Tak, to jest, to jest naprawdę spoko. To jest naprawdę spoko. Um, to przejdźmy do pytań może w końcu. <laughs> um, nie, ja jestem bardzo zadowolony z tego, co, 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 co do tej pory. Um, Nagraliśmy. Chciałem cię zapytać, czy miałeś taki. Nie wiem, czy przypadkiem jeszcze o to nie zapytałem, bo teraz to się zgubiłem, ale nie zapytałem cię, miałeś, kiedy miałeś taki moment, że zdecydowałeś, że idziesz w triathlon i że to już. że, że to będzie jakaś twoja nowa, nowa hmm. droga? Wiesz, co pewnie z tyłu głowy ta myśl była w momencie, kiedy w ogóle zaczynałem trenować, natomiast ona była tak bardzo z tyłu głowy. No tak, w sferze takiej. Nie wiem, może, żeby mi się coś przysniło, czasami nie, Tak ten takiego. Taka mrzonka, ale w ogóle, w ogóle jakby świadomie to nie wierzyłem. Mhm. E, a moment, w którym tak naprawdę rzeczywiście i głośno o tym powiedziałem i to postanowiłem i, i, i świadomie tak naprawdę w to poszedłem, e, to rok 2019, kiedy właśnie pierwszy raz zrobiłem Ironmana w Barcelonie. E, poszło mi ok, jak na tamten moment. Myślę, że ogólnie nie byłem jakiś turbo dobrze przygotowany też do tych zawodów i i wyciągnąłem z nich całkiem sporo. Ósme miejsce. Ósme miejsce, dokładnie. Więc wtedy zdecydowałem, że chciałbym, żeby to na ten moment był to, co będę ro robił w życiu, to czym się będę zajmował. No i chciałbym też, jakby na tyle rozwinąć swoją karierę zawodniczą, że po zakończeniu tej wyczynowej kariery, żeby aby mógł swoje życie wokół sportu dalej układać. W jakikolwiek. jakiś trener albo jakaś szkoła. Coś tak. takiego, tak. Nie wiem w jakim kierunku jeszcze dokładnie to na pewno będzie ewoluowało, natomiast wiem, że chcę w tej społeczności, w tej atmosferze i w tym klimacie funkcjonować, no bo jednak to chyba najbardziej jest ze mną i od, od mojego był ten sport ze mną i, i mnie interesował. Pewnie też tata we mnie to zaczepił. E, więc. E, I rozumiesz jest, się też dobrze ze sportowcami. Tak pewnie w takim klimacie po prostu przebywasz sobie i czujesz się swobodnie. Tak, tak, tak. Także, także w, w tym się czuję dobrze i, i, i chciałbym, żeby to było częścią mojego życia przez długi czas. I, i takimi ludźmi się też jakoś. E, Trochę pewnie przypadkowo, a trochę pewnie to się dzieje właśnie przez to, że, 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 że taką aurę sportową lubię wokół siebie mieć, że takimi ludźmi się też gdzieś otaczam, więc, więc pewnie w tą stronę będę chciał iść. Natomiast, no, jeszcze to jest na tyle, mam nadzieję, odległe że jeszcze ta kariera zawodnicza będzie się rozwijać po prostu przez, przez następne lata, bo myślę, że to jest jeszcze dość, dość młodo, no bo później zacząłem ten triathlon. Mhm. Jak triathlon jest rozwinięty, jeśli chodzi o finanse? Wszystko musi już mieć od sponsorów, czy jak to jak sobie teraz? Wiesz co, to jest coraz lepiej. E, oczywiście jakby tutaj wkład sponsorski jest kluczowy, turbo ważny. Ty pracujesz z Audi, tak? E, też, między innymi. E, dziękuję bardzo. E, natomiast e, ten triatlon bardzo się rozwija. Na świecie ogólnie powstała organizacja PTO, która chce działać na wzór tenisowego ATP. Jest teraz taki PTO Tour zawodów, które chyba na wzór trochę wielkiego ślema są organizowane. I te pieniądze są coraz większe wokół tego sportu. Już jest transmisja na Eurosporcie z tych zawodów, więc te wygrane z zawodów są coraz większe i będą się pewnie zwiększać. Jakie, możesz powiedzieć, jakie to są kwoty, bo to są oficjalne tak, kwoty. to nie? są oficjalne kwoty. No, na, na zawodach PTO pula nagród wynosi nie, milion euro. Milion dolarów. euro wygrywasz za? To jest pula nagród, także pierwsze miejsce jest 100 za... tysięcy to, dolarów. To, to i tak mega. No, i, i, i... Czyli ile wygrałeś za drugie we Frank Frank Frankfurcie? We Frankfurcie to były niższe, niższe kwoty. Tam to było 15 tysięcy dolarów za, za drugie miejsce we Frankfurcie. Dodatkowo jakby są też, też jest ranking, bonusy roczne wypłacane. Za miejsce w rankingu? Tak, za miejsce w rankingu. To też jest tam budżet, nie pamiętam jaka pula, chyba też ponad, nie tam jest ponad milionowa pula. Dodatkowo no mistrzostwa świata są najbardziej płatne, jeśli chodzi o wygranie. No, do tego dążę. To jest 135, dola, 135 tysięcy dolarów na ten moment. Mhm. Także za, to ta za pierwsze, pierwsze miejsce. Także te pieniądze się zwiększają, i, 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 i no, mam nadzieję, że, e, że to będzie w tym, w tym kierunku szło. I myślę, że to jest dobry czas dla takiego triathlonu, który rzeczywiście przechodzi w fazę takiej mocnej profesjonalizacji i rzeczywiście jest, no, staje się takim mocno sportem stricte zawodowym. To jest super, jak możesz sobie wygrywać zawodów na nawet pieniądze, więc nie, nie musisz tak bardzo polegać na sponsorach, tylko jeszcze możesz wygrać jakieś sensowne pieniądze, za które możesz później trochę chociaż pożyć, nie? To jest też samo napędzające się machina, tak? No, bo jak są duże pieniądze na zawodach, to znaczy, że Ogólnie dyscyplina coraz bardziej jest rozwinięta, a jak jest coraz bardziej rozwinięta, no to nawet ten ekwiwalent reklamowy czy jakikolwiek dla takich potencjalnych sponsorów yy, zaczyna być coraz większy, tak, Bo to jest bardziej nośne, coraz większe zainteresowanie i tak dalej. Natomiast ja liczę na to, że jakby, jakby w Niemczech, na przykład, triathlon jest strasznie rozwinięty. Jan Frodena zostawał, czyli Świata, kilkukrotny z Hawajów, mistrz Olimpijski z 2008 roku. Zostawa w ogóle. sportowcem Niemiec wybrany w ich tam plebiscycie. Tak jak u nas, jak u nas tak, dokładnie. A teraz Iga tak? Tak, dokładnie. Więc, no, Tria triatonizm. Triatonista świata. Wow. Więc konkretne rzeczy, e, konkretne rzeczy. Zresztą wyścig we Frankfurcie, e, na mieszczach Europy, e, czyli niemiecki wyścig. To super impreza tam. Ludzie tym naprawdę też mocno żyją. Jest transmisja w telewizji normalnie u nich na niemieckich kanałach. Od A do Z jest od startu do mety wyścigu e, zawodowców. E, transmisja z helikoptera. I, i ludzie wszystko. są na, na miejscu przez tyle godzin? E, są ludzie na miejscu, są e, ludzie oglądają w telewizji. Plus do tego jest live, jeszcze dodatkowe wejście na ostatniego finishera, bo tam startują też amatorzy. Mhm. I tam o godzinie tam przed północą, czy tam późno. E, jest tam limit czasowy dość duży na ukończenie tego. Mm -hmm. Jest jeszcze wejście live ostatnie pół godziny w ogóle jest fiesta i tak dalej tam rzeczywiście ludzie żyją. Drugie zawody duże w Hamburgu, gdzie jest ten WTS, czyli, czyli Seria Mieszka Świata na Dystansie z tym draftingiem mm -hmm. rozgrywana to tam osób, które się przewieje, jest chyba sto ileś tysięcy w ogóle na, na, na miejscu i tak dalej. Też transmisja w, w telewizji oni Bundesliga swoją, czyli ligę tą niemiecką, właśnie na tych krótkich dystansach pokazują też normalnie w telewizji. Rzeczywiście tam ten triatlon jest mocno. Mocno rozwinięty. I w Polsce też jest taki potencjał, i społeczność w ogóle triathlonowa w Polsce. Uważam, że jest bardzo fajna. Jest masa ludzi pełnych zaangażowania, pasji i, i jest ten duży potencjał. Myślę, że nie odbiegamy od zachodu, jeśli chodzi o imprezy, jakie mamy w Polsce, o ludzi, którzy są zaangażowani. No myślę, że brakuje właśnie jeszcze troszeczkę takiego zastrzyku wyników polskich zawodników, takich dużych, międzynarodowych, które właśnie można w chwytliwy sposób podłapać, które byłyby interesujące dla takiego przeciętnego kibica, który nie jest związany stricte z tą dyscypliną, mm -hmm. ani powiedzmy żadnym sportem wytrzymałościowym tak, tak, tak za bardzo, tak jak no, sukcesy Justyny Kowalczyk, maje Włoszczowskiej, które no, pociągnęły swoje dyscypliny bardzo mocno do góry i, no, wszyscy oglądali na przykład biegi narciarskie, kiedy, no, nie jest to jakaś dyscyplina, która wcześniej była jakkolwiek popularna. No, ale jak Rodak wygrywa, no to, to co mówiłeś, tak? No, chłopaki dostają testosteronu i jest <grym> konkret, <grym> Także, myślę, że firmy podziemne firmy farmaceutyczne wtedy wszystkich hejtują i no, ale, ale myślę, że, że tego jeszcze troszeczkę nam brakuje i to może podnieść, znaczy wykorzystać ten potencjał tej dyscypliny jeszcze bardziej, no bo wydaje mi się, że możliwości, jakie mamy już w Polsce w, w triatlonie, już są na fajnym poziomie, tak, no nie, nie, nie odbiegamy jakoś szczególnie, tylko brakuje jeszcze takiego, troszeczkę kropki na D, no i, i myślę, że będziemy się o to starać, tak, no. W Polsce... Nośnikiem jest na pewno ta rywalizacja na dystansach ultra triatlonu. I tam no, łatwo to jakby określić, tak? Mistrz świata, rekord świata i tak dalej. Mhm. Mimo, że zainteresowania jakby medialnego, ogólnie światowego tym nie ma. I trudno o jakąś transmisję cokolwiek. A mimo to jest dość duże zainteresowanie. Nawet poza środowiskiem triatlonowym, tak, środowisko sportowe, czy tam jakieś, jakieś inne po prostu około sportowe się tym bardzo mocno zainteresowało, no bo jest rodak, który tam święci triumf, tak? I Polacy to lubią, no i ja też takie coś lubię, y, widzieć jak Polacy wygrywają i tak dalej, się tym ekscytować i tego jeszcze brakuje nam w, w triathlonie, żeby, żeby ta dyscyplina, wydaje mi się, jeszcze weszła o ten poziom wyżej. Y, no, będziemy się o to starać, tak, no bo same zawody... Myślę, że no nie są turbo ciekawe do oglądania, jeśli nie są dobrze też poprowadzone w, w telewizji. No, umówmy się, no, oglądanie tak długiego wyścigu też nie jest jakoś turbo interesujące. No, kolarstwo, kolarstwo niby też nie jest dla przeciętnego zjadacza chleba bardzo interesujące, natomiast wyścigi są bardzo dużo oglądane na, na, na Eurosporcie. Nie? Także Ale te, jest... te wyścigi Le Mans 24, one trwają 24 godziny i one są bardzo mocno streamowane. Z tego co wiem, jest nawet o tym film i jakoś to muszą umieć pokazywać, że ludzie muszą się tak to 24 godziny to jest jeszcze więcej. Tak, dlatego tutaj to PTO wchodzi. Oni weszli trochę z krótszym formatem w ogóle triatlonu bez draftingu. Tam jest dystans, jakby wymyślili swój, 100 km ma w sumie, czyli mhm. dwa pływania, 8 tych roweru i 18 biegu. Tak sobie to wytworzyli, to się tam zamyka w 3 godziny, parę minut dla mężczyzn. Myślisz, myśli, myśli, że specjalnie to robią, właśnie po to, żeby pokazywać? Na początku nie? myślę, że tak. Yy, no i coraz bardziej ładują w yy, transmisję i, i dobrze to robią marketingowo, tak? Myślę, że to podniesie jeszcze tą popularność dyscypliny, bo w Polsce mówię, że to, to jest trochę, trochę egzotyczny sport. Jak się komuś powie triatom, to co to jest, nie? Kiedy tam się szczela, nie? Mhm. No, także, także coś tam ludzie usłyszeli o ultra. I a cały czas jeszcze jest takie postrzeganie tego jako taka właśnie dyscyplina, gdzie nie wiem, biegnie się przez 17 dni, przez pustynię pewnie, albo przez jakieś Himalaje i takie rzeczy. no wiesz, takie, no, nie, nie mają pojęcia ludzie, bo sam bym nie miał za dużego, gdybym w tym środowisku pewnie nie siedział i nie wiedział o co chodzi. Także, także myślę, że ten taki normalnie zawodowy sport też się przybije do świadomości ogólnie kibiców w momencie, kiedy no będą te wyniki, no bo jest się z czym wtedy. Mm -hmm. Czy ty chcesz cisnąć Ironmana, czy triatlony też są dla ciebie interesujące? Wiesz co, wszystko jest dla mnie interesujące w triatlonie oczywiście. Na tym skupia się na tych dystansach bez draftingu, tak? czyli Ironman i i temu pochodne. Oczywiście no, zawodnicy, którzy się ścigają na Ironmanie, na, 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 na dystansie Ironman, tak, Ironmana, no bo to są tak zwane popularniejsze dystanse, no i te zawody PTO, które wytworzyły trochę swój dystans, natomiast jest to dystans powiedzmy zbliżony do Ironmana, tak, to jest, e, tego, po, tego typu właśnie pochodne imprezy. Mm, także, także na tym się na razie skupiam. E, niedaleko leży od tego dystans olimpijski, to co rozgrywane jest na igrzyskach. Są zawodnicy, którzy, Norwegowie, którzy są w tym momencie na, na topie w ogóle światowym, mm -hmm. e, w triatlonie. Jest, Blumenfeld jest mistrzem olimpijskim, aktualnym mistrzem świata. E, na połówce jego rodak jest mistrzem świata na pełnym Majromanie, także generalnie zgarnęli wszystko. Ciekawe, że akurat Norwegowie, co? E, tak, tak. No Dobrze, do, dobrze dobrą mają szkołę i. E, no, rozwinęli się mega. Także powygrywali ostatnie dwa lata w zasadzie wszystko, co było do wygrania. W triatlonii to zarówno. dwóch Norwegów, czy jest ich więcej? Kadra jest większa, natomiast praktycznie wszystko należy do tych dwóch. Także są hmm. na turbo poziomie mhm. e... I. Nie myślałeś, żeby do nich pojechać, potrenować z nimi? Wiesz co, no naprawdę na, na pewno gdzieś tam szukamy możliwości, z, 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 znam się z nimi, i ścigamy się trochę na zawodach, także, e, także to nie jest jakaś tam tajemnica. E, natomiast e, no wiadomo, że trzeba podpatrywać też, co robią inni troszeczkę, natomiast e, żeby to dobrze działało, to trzeba to zoptymalizować pod siebie, także nie tylko jednych trzeba potrywać. Mhm. To, żeby kogoś pokonać, to nie do końca tylko jego własną bronią, tak? Trzeba dołożyć coś od siebie, nie? Więc, e, więc na pewno tak. No, ale wszyscy podpatrują, włącznie ze mną, oczywiście, na pewno tak. E, Także... No i też w Norwegii nie trenują za dużo, tylko jeżdżą... A, Więc, ja się właśnie nad tym zastanawiałem. Dlaczego akurat w Norwegii mają takie warunki, żeby tak trenować dobrze? A nie, to nie, nie, to nie jest kwestia warunków w Norwegii, tylko też oni dużo na obozach siedzą, a szczególnie wykorzystują obozy wysokogórskie, które w zasadzie teraz cały świat wykorzystuje. W sportach Ja też takie, takie robiłem. No, jeden z popularniejszych ośrodków to Sierra Nevada w Hiszpanii. Tam zjeżdżają się w zasadzie... No, wszyscy sportowcy wytrzymałościowi z wysokiego poziomu, czy to lekko atleci, pływacy, biegacze, maratonów, triatloniści, kolarze, no jest tego tam naprawdę masa. To stamtąd masz zdjęcia na Instagramie, bo właśnie wiedziałem, że masz jakieś egzotyczne miejsce treningowe, takie foty i zastanawiałem się, gdzie, gdzie trenujesz. Tak, to jest z obozów Sierra Nevada w Hiszpanii. No, tu chodzi o wysokość nad poziomem morza, to jest tam ośrodek położony na 220. m nad poziomem morza. Żeby się ciężej trenowało? Trochę tak. Tu chodzi o e, produkcję hemoglobiny. E, organizm na wysokości, no jest trochę inne ciśnienie, czyli jest takie odczucie, jakby było mniej tlenu, no i organizm po prostu musi wytwarzać więcej krwinek, które będą transportowały ten tren, którego jakby jest mniej. Więc... Czyli po prostu każdy trening, który robisz, jest jakby z założenia troszeczkę cięższy. Aż całe ogólnie życie jest tam, to, to wymusza, tak? To Nie chodzi nawet o sam trening, tylko chodzi o przebywanie. Pod takim właśnie ciśnieniem. Nie? Aktualnie na przykład jak śpimy też w namiocie hipoksyjnym, tak zwanym, czyli on akurat. Jest taka specjalna maszyna, która y, y, zmniejsza ilość tlenu w ogóle w tym namiocie, który jest nad, jakby nad łóżkiem zrobiony. Y, no i to po prostu wymusza podczas. podczas bo to no, długi okres przebywania, musi być jakiś i to wymusza na organizmie produkcję troszeczkę właśnie. Ciekawe. Tak, tak. No ale to w sporcie wytrzymałościowym jednak no, procesy tlenowe i, 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 i możliwości e, e, no, jakby transportu tlenu i przyswajania. Przez organizm są bardzo ważne. Jak to znosisz psychicznie? Jest jakoś tam inaczej się czujesz? W górach na początku tak. Później się trochę przyzwyczajałem. Oczywiście jest tak, że jest trochę ciężej. Prędkości też treningowe muszą być niższe, muszą być jakby dostosowane, bo jakby no prosto, przy niższym tempie intensywność jest wyższa, no bo jest mniej tlenu, tak? No mhm. jakby Mniej tlenu się transportuje, znaczy no nie jest mniej tlenu, tylko jest inne ciśnienie i to takie sprawy, ja jakby odczucie dla organizmu. No i trzeba się do tego dostosować, więc trzeba po prostu to zaakceptować, nie? bo wiadomo, w treningu zawsze chciałoby się szybciej, mocniej nie zawsze jest metoda. E, no więc... już ty, ty, ty dzisiaj powiedziałeś, że u ciebie to jest raczej właśnie spokój i, i bardziej skupienie się na tym, żeby trenować ty... mądrze i dobrze, a nie... Ale w, ogólnie w treningu w większości, no nie wiem, Norwegowie też tak podchodzą do tego, że to nie jest tak, że oni trenują cały czas na maksa, nie? Więc, y, więc tak. Hmm. Czy ty chcesz robić coś, jakoś rozwijać się mocno medialnie? Planujesz? E, to na pewno jest to obszar, który w, chciałbym też poprawić i, i, i na pewno jest tutaj jakiś pewnie niewykorzystany jeszcze na pewno potencjał i jest to must have w zasadzie tych, tych, tych czasów. Reklamy twoje mi się wyświetlają na Facebooku. Były jakieś, tak, rzeczywiście. No tak, no jest to powiązane z tym, co też mówiliśmy, że no oprócz tego, że jest to dla mnie no siłą rzeczy, jak chcę, żeby to było też moje życie, no to jakby monetyzowanie swojego działania w ten sposób w tych czasach, to jest zupełnie norma. No natomiast też jest to jakieś takie elementy to właśnie tego show biznesu jakby, tak? No jakby nie jest to mi takie tożsame naturalnie i nie jest to do końca skorelowane z tym, co ja bym tak normalnie chciał, jakoś wychodzić bardzo tak szeroko jako ja, natomiast jakby jest to też element trochę pracy, więc, więc na pewno to będzie musiało iść w parze. No a może, może jeszcze, jakby nie jeszcze myślał o tym, że jednak to wspiera jakichś ludzi, że ty... Też, no, też, no jest, jest, to na pewno, jest to na pewno... Takie ułatwia, u, ułatwiające pokazywanie siebie, tak, jeśli wiesz, że ktoś tak. to rzeczywiście interesuje, że ktoś na przykład dzisiaj pójdzie na trening do tego, że ty wstawiłeś story, czy coś tam. Tak, dokładnie tak jest. Oczywiście nie zawsze to musi iść przez social media, tak, no bo w, nie wiem, w tych czasach postrzeganie mediów i marketingu to w zasadzie social media, długo, długo, długo nic i później coś tam się jeszcze bierze, nie? Te, I telewizja e... do starych ludzi. Dokładnie. I telewizja do starych ludzi. Także Także, czym szerzej ten przekaz pójdzie, to na pewno będzie też dla mnie lepiej, dla dyscypliny lepiej, no dla, dla każdego, kto chciałby jakoś w tym uczestniczyć lepiej. E, także, no, jakby oczywiście tak. Natomiast wiem, że no w moim przypadku skupiam się też mocno na, e, na tej pracy mojej sportowej i, 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 i chciałbym, żeby ten wynik też był takim nośnikiem, mimo ja wszystko, nie? Że, że, żeby to on też trochę podbijał. Natomiast to też tak że nie będzie, że sam wynik się samo broni, nie? marki, z którymi pracujesz jakoś na tobie, cokolwiek wymuszają? Mówią ci, że musisz być na przykład w tylu pokazach medialnych w ciągu roku, albo coś takiego, albo musisz stawić tyle i tyle postów. Myślę, no oczywiście są to współprace, z, z których każdy w jakiś sposób też musi korzystać i być zadowolony, także y, oczywiście jakieś tego typu rzeczy są, natomiast y, mam to szczęście, że współpracuję też z ludźmi, którzy dobrze rozumieją, o co w tym chodzi, Sami są w tym środowisku, też to się nie wzięło z, przypadkowo. E, także są to współprace na tyle, nazwijmy to, naturalne niekorporacyjne, że rzeczywiście może to być autentyczne i może to być e, naprawdę na takiej dobrej stopie partnerskiej. Więc, więc, owszem, tak, no jakby jest to też ważne dla każdej ze stron. Natomiast. E, no myślę, że jeśli chodzi o to, to, to jestem w bardzo fajnym położeniu i, i, i za to naprawdę jestem wdzięczny dziękuję, bo, bo, bo yy, nie wiem, jak to wygląda u innych za bardzo, ale. ale, ale, ale mm. No, współpraca z Audi to myślę, że jest taki i każdy by chciał pracować z taką marką, no bo to jest taka totalnie topowa marka samochodowa i na pewno mają też finanse i chcą ciebie, ciebie wspierać i chcą też siebie dobrze pokazać, więc domyślam się, że to bardzo fajnie ci wychodzi. No na pewno tak, na pewno tak. Zresztą sami też dużo osób w Polsce, czy to chociażby z salonu w Poznaniu, z którym też bezpośrednio pracujemy. No przy tym sporcie, przy sportach chciałbym też bardzo mocno się tutaj e, angażuje, więc, więc to jest też takie fajne po prostu, no, przy, no, budowanie fajnej atmosfery wokół tego, nie? Mi się to też strasznie podoba, więc... Ciężko było dorwać taką współpracę? Czy to jakoś wyszło z tego, że oni są też w tym środowisku, jeśli o nich mówiłeś? E, no, środowisko jest też małe i zamknięte, znaczy może nie zamknięte, natomiast nie jest tak, takie duże, że, że żeby a, pewnie, no mówię, dużo ciężej by było, du, znaczy dużo inaczej by było, gdyby to była, no właśnie, taka... Mm, Korporacja, która patrzy rzeczywiście nie, wiem, na ekwiwalent reklamowy i tak dalej, na zasięg, tak, to, który jest wyznacznikiem tutaj. To wiem, że wiem, że na przykład liczbowo w tym momencie, jeśli chodzi o zasięg i tak dalej, to by się nie, nie obronił na pewno z, mhm. z, takimi, z takimi ofertami. Natomiast tutaj właśnie nie tylko o to chodzi, tak? Więc, więc to jest bardzo fajne dla mnie. Natomiast no myślę, żeby dążyć do tego, no chciałbym bardzo i, i, i powoli gdzieś tam mam te plany, które powoli sobie będę chciał realizować, żeby, żeby to poszło też w parze. Nie? Mm. Zresztą sam ten proces pewnie przechodzisz, przechodziłeś, więc wiesz czym to się jej. Też, to też jest praca i konsekwencja trochę, nie? Także także tak jak ze wszystkim, oczywiście główna, główne skupienie u mnie, moje, musi pójść na, znaczy musi, no chcę, żeby poszło na sport, nie? bo jakby bez tego nie będzie czegoś innego. Wyników, ale no ta, ta praca medialna jednak jest ważna i to często słyszę właśnie od zawodników, jakichś fighterów, oni też mówią, że nie bardzo lubią się pokazywać, że to jest dla nich takie naturalne, no ale jak się nie pokazujesz, no to skąd masz mieć pieniądze. Oczywiście. I nawet do, do poważniejszych walk ludzie nie chcą wrzucać tylko dlatego, bo nie są tacy popularni. I, mniej, I bardziej popularni, a słabsi goście dostają walki, te, te, więc te. No mega, trzeba, mega trzeba coś takiego dbać. No tak, no ale zresztą też jak, czy to Audi, czy to mój sponsor główny Elemental, czy czy firma Creative i, i, i Integrale, czy no, mówię, te firmy, z którymi współpracuję, o, są na tyle otwarte na to i no, że wszyscy, wszyscy chcą też rozwoju tej dyscypliny. Także to jest. Y to jest fajne, jak ktoś tak. wierzy właśnie w dyscyplinę. Już nie, nie, nie tyle tylko właśnie w ten ekwiwalent reklamowy, co w samą dyscyplinę I chcą coś budować i jakby rozwijać świadomość samej, samego sportu. To, to jest moim zdaniem bardzo fajne. To, to, że trafiłeś takich ludzi, no to po prostu jest genialne tak, dla Ciebie. Tak. Ci ludzie, bo już nawet nie mówię marki, nie, ale za tymi markami oczywiście są ludzie, oni nie, nie, nie przechodzą tylko właśnie do wyniku. I wyniku nie mówię tutaj tylko sportowego, w tym wyniku, nie wiem, marketingowego, jakby ekwiwalentu reklamowego i tak dalej. Tylko oni się związują też jakby z człowiekiem, który robi jakieś tam wyniki, który może zrobić jakieś wyniki. I wierzą w to jest w ważne, tak? I wierzą w ciebie no. pewnie. Nie? Tak, no to jest właśnie ważne, tak, że, że, że rozumieją i, i, i to nie jest Excel, tylko i wyłącznie. Dobra, powiedzmy jeszcze ludziom, o co chodzi z tymi Hawajami i, i nicą, bo to było dla mnie tak. zaskoczenie dzisiejsze, no. więc wyjaśnij, co, co się wydarzyło. E, tak, no, Mistrzostwa Świata zawsze były kojarzone z Hawajami. Tam trzeba było się zakwalifikować i tam się zawsze rozgrywały. Natomiast w tym roku organizacja Ironman postanowiła inaczej, zmienić w ogóle te zasady, żeby Mistrzostwa Świata były ruchome, jeśli chodzi o lokalizację i będą się odbywać na takiej zasadzie, że jednego roku Mistrzostwa Świata Mężczyzn będą rozgrywane w Nicei, a Miejscowość Świata Kobiet na Hawajach, na no drugi rok zmiana. Więc żeby też dać kobietom troszeczkę więcej mm, uwagi w tym sporcie, bo zawsze ten wyścig był w jeden dzień i kobiety, i mężczyźni i no większe skupienie szło na wyścig mężczyzn. Mhm. I w tym roku było tak, że na Hawajach był osobny dzień wyścigu dla kobiet, osobny dzień wyścigu dla mężczyzn. Gdzie całe skupienie szło po prostu na, na dany wyścig? To było fajne, oczywiście. Natomiast, no, chyba wyspa i mała miejscowość w sumie na Hawajach, no, nie dźwignęła aż tak dużej dwudniowej imprezy, jeśli chodzi o ogólnie o mieszkańców i tak dalej, no, bo to jest trudne logistyczne wydarzenie dla miasta. No, no i, i, i chcąc zachować Ironman ten format, po prostu rozdzielił te lokalizację. No, jest to taka zaskakująca decyzja i. No, nie do końca ona mi się szczerze podoba. E, natomiast no, jako zawodnik po prostu muszę się dostosować, nic więcej nie mogę zrobić. Czyli będziesz startował w Nicę i z tego co pamiętam, we wrześniu? Jeśli się zakwalifikuję, tak. No, to, jest, to jest tak, że na mistrzostwa Świata są sloty z 55 miejsc i, i tak z się nie da tam dostać. Okej, okay, a na, na Hawaje już nie, nie, nie byłeś zabukowany, już nie miałeś tam nie jechać? Znaczy byłem teraz w październiku 2022, natomiast na kolejne Hawaje, tak musiałem się jeszcze zakwalifikować i e, no kwalifikacje będę starał się uzyskać w kwietniu 2022 w Teksasie, a w Teksas są mistrzostwa Ameryki. Znaczy, akurat tutaj są mistrzostwa kontynentalne zawsze otwarte, czyli Europejczyk może zostać mistrzem Ameryki, Amerykanin, mistrzem Europy i takie rzeczy. Także. Mm -hmm. e, Także jeśli będę wysoko na Ironman Texas, to dostanę tą kwalifikację na Mistrzostwa Świata. Jest 55 miejsc. No. Które miejsce musisz mieć w Teksasie? E, w Teksasie wyjątkowo w tym roku, przez to, że są Mistrzostwa Kontynentalne, jest aż 5 slotów, więc, y, więc mogą być w piątce i to już może mi zagwarantować start. Pewnie stawka też będzie przez to mocniejsza, także czasami to jest lepiej, czasami gorzej, ciężko powiedzieć, natomiast normalnie. No, cały czas się trochę to zmienia, regulamin w poprzednich latach to było tak, że jednak na zawodach były 1, 2, maksymalnie 3 sloty na daną imprezę, w zależności od rangi jeśli były to mistrzostwa kontynentalne, to, to nawet 3 sloty, natomiast no, tutaj przez te zmiany i przez to, że ten kalendarz się trochę przesunął, to w Teksasie jest aż 5, także mam nadzieję jednego złowić, natomiast no, jadę też na te zawody, też nie tylko po slota, tylko jednak walczyć w zawodach samych, także, także jak będę drugi, i będę miał pewne, można powiedzieć, miejsce, no już do, do mety nic nie jest pewne. Natomiast jeśli będę miał też pewne miejsce e, na, do zakwalifikowania się, ale będzie szansa walki o coś więcej, o zwycięstwo, no, to oczywiście o to tam walczymy. Dobra. Powodzenia w takim razie. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą Cię znaleźć w internecie. Robert Wilkowiecki, także Facebook, Instagram powinno się powyświetlać, e, także tam funkcjonuje i myślę, że będziemy tam. Coraz więcej tego też pokazywać. Tak, masz. Y... Małam też Wikipedię, znalazłem cię. O, to nawet nie wiedziałem. No, Dzisiaj jak się dużo dowiedziałem. Niemiecką. E, niemiecką. Niemiecką. No widzisz, że ja, jak ten triatlon w Niemczech jest popularny. <gryptim> <gryptim> tak, <gryptim> musiałem, tak. Musiałem tłumaczyć, tłumaczyć. No, no dokładnie. A to dlatego pewnie nie wiedziałem, że to. <gryptim> Kiedyś się uczyłem niemieckiego, ale. no ja, ja też, ale nic. Teraz chcemy zrobić tak, żeby Niemcy się uczyli polskiego w triatlonie. Powoli, tak. Będziemy Niemcom, pol, triatlonistą polskiej Wikipedii zakładać, żeby tak był ten triatlon tutaj popularny. Um, dobra. Kończmy w takim razie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I bardzo. powodzenia. Dzięki bardzo. Siemano, nowe podcasty w środę. W 19.